Wir wollen uns heute Nachmittag in diesen beiden Vorträgen mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen. I dzisiaj w dzisiejszych rozważaniach w obu chcielibyśmy się zająć bardzo ważnym tematem. Mit dem wahrscheinlich größten Ereignis, das auf dieser Erde stattgefunden hat. Z tym największym wydarzeniem, jakie na tej ziemi miało miejsce. Und zwar mit dem Werk des Herrn Jesus, das am Kreuz vollbracht hat. A mianowicie dziełem Pana Jezusa, którego dokonał na krzyżu. In dem ganzen Handeln Gottes mit uns Menschen steht dieses Werk vom Kreuz ganz zentral da. W całym działaniu Bożym z człowiekiem to dzieło jest w punkcie centralnym. Viele Fäden aus dem Alten Testament laufen auf diesen Punkt hin, das Kreuz. I wiele sznurów ze Starego Testamentu prowadzi do tego punktu. Und viele Fäden im Neuen Testament laufen vom Kreuz aus weg. I znowu wiele nowych linii, nowych sznurów wychodzi z tego punktu i rozpościera się na całą szerokość. Dieses Thema, das Werk vom Kreuz, durchzieht die ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende. I ten temat zajmuje Biblię od początku do końca. Und es ist natürlich unmöglich, in zwei Vorträgen über dieses Werk auch nur annähernd ausführlich zu sprechen. I oczywiście jest to niemożliwe, by przez dwie godziny na ten temat nawet zbliżyć się do wyczerpania tego tematu. Und deshalb wollen wir heute Nachmittag zwei Schwerpunkte setzen. I dlatego dzisiaj po południu chcemy położyć dwa punkty ciężkości. Wir wollen uns jetzt zuerst in der ersten Zusammenkunft mit den sieben Worten beschäftigen, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat. I najpierw zajmiemy się siedmioma słowami, które Pan Jezus, czy siedmioma wypowiedziami Pana Jezusa, które wypowiedział na krzyżu. Und in der zweiten Zusammenkunft wollen wir sieben Verse aus den Briefen lesen. A w drugiej części przeczytamy siedem wierszy z listów. Aus den Briefen des Apostels Paulus, wo er davon schreibt, dass der Herr Jesus sich selbst gegeben hat. Z listów apostoła Pawła, w których pisze, że Pan Jezus samego siebie dał. Und wisst ihr, dieses Thema ist weniger ein Thema der Auslegung und Erklärung. I wiecie, ten temat jest mniej takim tematem wykładu, sondern es ist vielmehr ein Thema, das uns ins Herz geht. Ale jest to temat, który trafia do naszych serc bardziej, albo o wiele bardziej. Es macht uns die Person des Herrn Jesus groß. Ten temat powoduje to, że osoba Pana Jezusa staje się wielką w naszych sercach. Und es macht uns das groß, was der Herr Jesus für uns getan hat. I wielkim dla nas jest to, co Pan dla nas uczynił. Und es gibt eigentlich für uns als Christen keine bessere Beschäftigung, als mit der Person des Herrn Jesus und seinem Werk beschäftigt zu sein. I w zasadzie dla nas chrześcijan nie ma lepszego zajęcia, jak zajmować się właśnie Panem Jezusem i Jego dziełem. Der Hebräerbrief fordert uns ausdrücklich dazu auf, ihn zu betrachten, wie er sich hingegeben hat. W liście do Hebrajczyków mamy to wezwanie: rozważcie tego. Und in Hebräer 12 lesen wir hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. A 12 rozdział Hebrajczyków czytamy: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wir wollen jetzt zunächst einige Stellen aus den Evangelien lesen. Wir fangen im Lukas Evangelium an. Zaczniemy od Ewangelii Łukasza. Und wir lesen zuerst Lukas 23, Vers 33 und 34. I przeczytamy Łukasza 23, wiersze 33 i 34. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. Dann die Verse 39 bis 43. Następnie wiersze od 39 do 43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Dann gehen wir zum Johannesevangelium, Kapitel 19. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Johannes 19, Vers 26 und 27. 26 i 27 wiersz. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Dann gehen wir zu Matthäus Evangelium. Ewangelia Mateusza, Kapitel 27, 27 rozdział. Vers 45 und 46. 45 i 46 wiersz. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Markus kapitel 15. Ewangelia Marka 15 rozdział. Verse 33 und 34. 33 i 34 wiersz. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię do godziny 9, a o godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dann noch mal zum Johannesevangelium, Kapitel 19. I jeszcze raz Ewangelia Jana, 19 rozdział. Verse 28 bis 30. 28 do 30. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. I ostatnie miejsce z Ewangelii Łukasza 23. Vers 46. 46 wiersz. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Es muss uns immer wieder sehr tief bewegen, unseren Heiland am Kreuz zu sehen. To musi nas poruszać, gdy zobaczymy naszego Zbawiciela na krzyżu. Diesen Weg ist er gegangen für uns. Tą drogą poszedł On dla nas. Und deshalb stimmt es uns dankbar, den Herrn Jesus am Kreuz anzuschauen. I dlatego z wdzięcznością możemy, albo przystoi nam z wdzięcznością patrzeć na Pana Jezusa na krzyżu. Zugleich muss es uns auch traurig machen, weil wir wissen, dass unsere Sünden dieses Werk nötig machten. Z drugiej strony zasmuca nas to, bo jesteśmy świadomi, że to nasze grzechy zmusiły Pana do tego czynu, do tego dzieła. Wir haben in Lukas 23, Vers 33 gelesen, dass sie ihn kreuzigten. W 33 wierszu Łukasza 23 czytaliśmy, że go ukrzyżowali. Die göttliche Berichterstattung ist sehr schlicht und einfach. Boża relacja jest bardzo prosta i klarowna. Und doch war die Kreuzigung eine grausame Todesart. A jednak ukrzyżowanie to była straszna i okrutna, okrutny rodzaj śmierci. Sie war dazu gedacht, denjenigen, die gekreuzigt wurden, besonders viel Not und Qual zu bereiten. Ta metoda, jeśli tak możemy to określić, była wynaleziona czy wymyślona po to, by temu, który był krzyżowany, dołożyć albo dostarczyć jeszcze więcej mąk, cierpień i bólu. Es dauerte oft viele Stunden, manchmal über Tage, bis so ein Gekreuzigter dann endlich starb. To czasami trwało wiele godzin, a nawet i może cały dzień, zanim ten ukrzyżowany zmarł. Eine Kreuzigung verursachte allergrößte Schmerzen. I ukrzyżowanie powodowało najgorsze bóle czy cierpienie. Sehr große Atemnot und starken Durst. Bardzo człowiek dusił się, czy nie potrafił, szukał oddechu i miał wielkie pragnienie. Sechs Stunden hat unser Herr an diesem Kreuz gehangen. Nasz Pan uwisiał na krzyżu 6 godzin. Und es waren wir Menschen, die ihm diesen Platz gegeben haben. I to my, ludzie, daliśmy mu to miejsce. Es heißt hier einfach, sie kreuzigten ihn.
Tutaj jest to zapisane, gdzie go ukrzyżowali. Wer war das? Kto to był? Das waren die Juden, die seinen Tod gefordert hatten. To byli Żydzi, którzy żądali jego śmierci. Und das waren die Römer, die Nationen, die diese Kreuzigung ausgeführt hatten. I to byli Rzymianie, czyli poganie, którzy wykonali to. Und wenn wir damals in Jerusalem gelebt hätten, wir hätten auch gerufen, kreuzige ihn. I gdybyśmy żyli 2000 lat temu i gdybyśmy mieszkali w Jerozolimie, to tak samo byśmy krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Die ersten drei Stunden von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr hing der Heiland dort vor den Blicken der Menschen, die das Kreuz umstanden. Od godziny 9 rano do 12 w południe nasz Zbawiciel wisiał tam na krzyżu wobec wszystkich, którzy stali i przyglądali się. Die Menschen haben ihn gesehen, wie er gelitten hat. Ludzie widzieli, jak cierpiał. Und sie haben sich über ihn lustig gemacht. I żartowali sobie z niego. Dann um 12 Uhr mittags kam diese Finsternis über Golgatha. I o godzinie 12 nastała ta ciemność nad Golgotą. Und in diesen finsteren Stunden hat Gott den Herrn Jesus gestraft. I w tych ciemnych, w tych mrocznych godzinach Bóg ukarał Pana Jezusa. Da durfte kein Mensch mehr zusehen. W tym momencie żaden człowiek nie mógł się temu przyglądać. Die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz waren groß. Cierpienia Pana Jezusa na krzyżu były wielkie. In den ersten drei Stunden, wo die Menschen zusahen, hatte Herr Jesus uns ein Beispiel hinterlassen. W tych trzech godzinach, gdzie Pan Jezus wisiał i ludzie patrzyli, Pan Jezus zostawił nam przykład. Sicherlich wird niemand von uns je auch nur annähernd so leiden, wie der Herr Jesus von Seiten der Menschen gelitten hat. Z pewnością nikt z nas nawet nie zbliży się cierpieniami do tego, jak Pan Jezus cierpiał w obliczu ludzi. Aber Petrus sagt uns, er hat gelitten, uns ein Beispiel hinterlassend. Ale Piotr pisze, cierpiąc zostawił nam przykład. In den Stunden der Finsternis hat der Herr Jesus uns kein Beispiel mehr hinterlassen. W tych godzinach ciemności nie zostawił nam Pan Jezus żadnego przykładu. Da hat er Sühnung getan. W tym momencie on uczynił to ubłaganie. In den sühnenden Leiden kann dem Herrn Jesus niemand nachfolgen. W tych przebaczających cierpieniach, czy w tych wybawiających nas cierpieniach, nikt nie mógł i nie może iść za Panem Jezusem. In diesen drei Stunden war der Heiland mit unseren Sünden beladen. W tych trzech godzinach nasz Zbawiciel był obłożony, czy nałożono na niego nasze grzechy. Und in diesen drei Stunden hat Gott ihn zur Sünde gemacht. I w tych trzech godzinach Bóg uczynił go grzechem. Diese sühnenden Leiden beschränken sich auf die drei Stunden der Finsternis. I właśnie te cierpienia uleczające przebłagalne, one się są okrojone do tych trzech godzin właśnie ciemności. Und sie waren furchtbar für den Herrn Jesus. I one były okropne dla Pana Jezusa. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lernen wir etwas von den Empfindungen unseres Herrn in seinen Leiden. Gdy czytamy psalmy, to możemy co nieco zobaczyć odczucia czy uczucia naszego Pana co do tego. Sowohl seine Leiden von Seiten der Menschen in den ersten drei Stunden. Zarówno o co się tyczy cierpień naszego Pana ze strony ludzi w pierwszych trzech godzinach. Aber auch was er empfunden hat in den drei Stunden der Finsternis. Ale i również to, co on odczuwał w tych trzech godzinach ciemności. Und es bewegt uns, die Psalmen zu lesen, um etwas von den Empfindungen unseres Herrn Jesus zu erfahren. I to nas porusza, gdy czytamy psalmy właśnie, by co nieco odczuć to, co Pan Jezus. Die Evangelien hingegen geben eine relativ sachliche Beschreibung seiner Kreuzigung. Natomiast Ewangelie podają, można by powiedzieć, takie w zasadzie konkretne opisy co do ukrzyżowania. Sie tun das unter vier verschiedenen Gesichtspunkten. I możemy to oglądać z czterech różnych stron. Aber sie zeigen uns relativ wenig von den Empfindungen des Herrn Jesus. Ale w Ewangeliach mamy dość mało albo prawie wcale uczuć czy odczuć Pana Jezusa. Ich möchte diese
vier Blickwinkel der vier Evangelien nur ganz kurz erwähnen. I bardzo krótko chciałbym przedstawić te cztery punkty, z jakich Ewangelie nam to ilustrują. Das ist jetzt nicht unser Thema heute Nachmittag. To nie jest nasz temat dzisiaj. Matthäus beschreibt uns das Opfer des Herrn Jesus als das Schuldopfer für unsere Sünden. Mateusz opisuje nam tą ofiarę jako ofiarę za winę, za nasze grzechy. Markus beschreibt uns das Opfer des Herrn Jesus als Sündopfer, wie er für uns zur Sünde gemacht worden ist. Ewangelia Marka opisuje właśnie jako ofiarę za grzech, jak on się stał grzechem za nas. Lukas beschreibt uns das Friedensopfer, durch das wir Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit Gott haben. Łukasz opisuje nam jako ofiarę pojednania, ofiarę pokoju, który on uczynił dla nas z Bogiem. Und Johannes beschreibt uns das Brandopfer, das Opfer zur Ehre und Herrlichkeit Gottes. A Jan opisuje jako tą ofiarę całopalną, jako tą ofiarę ku chwale Bożej. Und vielleicht ist euch jetzt etwas aufgefallen. I może zauważyliście teraz coś? Diese vier Opfer kommen auch im dritten Buch Mose vor. Te cztery ofiary są wymienione w trzeciej księdze Mojżeszowej. Aber in umgekehrter Reihenfolge. Ale w odwrotnej kolejności. Im dritten Buch Mose fängt es mit dem Brandopfer an und hört mit dem Schuldopfer auf. W tej trzeciej Mojżeszowej zaczyna się od ofiary całopalnej, a kończy się na tej ofierze za grzech. Und in den Evangelien ist die Reihenfolge umgekehrt. W Ewangeliach mamy odwrotną kolejność. Warum ist das wohl so? Dlaczego tak jest? Eine mögliche Erklärung ist die folgende. Jedno z możliwych wyjaśnień jest takie. Das dritte Buch Mose zeigt uns die Opfer aus der Sicht Gottes. Trzecia Mojżeszowa pokazuje nam ofiary z punktu Bożego. Und da fängt Gott mit dem an, was für ihn am wichtigsten ist, das Brandopfer. I tam Bóg zaczyna od tego, co dla niego jest najważniejsze, ofiara całopalna. Die Evangelien zeigen uns die Opfer des Herrn Jesus aus unserer Sicht. Ewangelie pokazują nam ofiarę Pana Jezusa z naszego spojrzenia. Und wir fangen der Zeit nach immer mit dem Schuldopfer an, weil das das erste ist, was wir erlernen. A my zaczynamy od tej ofiary za nasz osobisty grzech, bo to jest pierwsza rzecz, którą poznajemy w życiu wiary. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. I wracając do naszego tematu. Die Psalmen, habe ich gesagt, zeigen uns die Empfindungen des Herrn Jesus. Psalmy, mówiłem, że mówią, pokazują nam uczucia Pana Jezusa. Und im Allgemeinen hat der Herr Jesus seine Empfindungen nicht nach außen getragen. A ogólnie rzecz biorąc, Pan Jezus swoich uczuć nie pokazywał na zewnątrz. In den Evangelien lesen wir wenig von den Empfindungen des Herrn Jesus. W Ewangeliach mało czytamy o uczuciach czy odczuciach Pana Jezusa. Deshalb brauchen wir unbedingt die Psalmen, wenn wir die Kreuzigungsgeschichte lesen. Dlatego koniecznie potrzebujemy psalmów, jeśli czytamy historię, jeśli czytamy o ukrzyżowaniu. Aber doch öffnet der Herr Jesus siebenmal seinen Mund am Kreuz. Ale jednak Pan Jezus siedmiokrotnie otwiera swoje usta na krzyżu. Er spricht siebenmal. Siedem razy mówi. Nun, Worte sind dazu da, etwas von uns preiszugeben. Słowa są po to, by coś wyrazić. Und in diesen sieben Aussprüchen des Herrn Jesus sehen wir doch in den Evangelien auch etwas von dem, was ihn bewegt hat. I w tych siedmiu wyrażeniach możemy zobaczyć to, co Pana poruszało. Wenn wir die Begebenheit vor der Kreuzigung lesen, dann stellen wir fest, dass der Herr Jesus fast nicht gesprochen hat. Jeśli spojrzymy na te okoliczności przed, krótko przed ukrzyżowaniem, to możemy stwierdzić, że Pan Jezus w tym czasie praktycznie w ogóle nic nie mówił. Er hat sich selbst überhaupt nicht verteidigt. W ogóle nie bronił się. Wenn er gesprochen hat, hat er Gott die Ehre gegeben. A jeśli już mówił, to tylko po to, by dać chwałę Bogu. Aber jetzt am Kreuz öffnet er siebenmal seinen Mund. Ale teraz na krzyżu siedmiokrotnie otwiera usta. Und wir spüren, wenn wir diese sieben Worte betrachten, dass wir einerseits eine große Nähe brauchen, aber andererseits auch Abstand. I gdy się tym zajmujemy, to możemy mieć takie uczucie, że z jednej strony musimy bardzo się do tego zbliżyć, do Pana, a z drugiej strony musi być ten dystans zachowany. Seht, der Hebräerbrief sagt uns, betrachtet den Herrn Jesus am Kreuz. List do Hebrajczyków mówi, rozważcie Pana Jezusa na krzyżu. Betrachten bedeutet nicht flüchtig hinschauen, sondern genau hinschauen. Rozważcie to nie oznacza
patrzcie pobieżnie, tylko dokładnie przyjrzyjcie się. Wenn ich etwas betrachte, beschäftige ich mich im Detail damit. Jeśli coś mam rozważyć, to znaczy, że zajmuję się wszystkimi detalami. Und so sollen wir einerseits nahe treten und genau hinschauen, was am Kreuz passiert ist. I dlatego, czy z jednej strony właśnie powinniśmy podejść maksymalnie blisko do krzyża i zobaczyć, co się tam stało. Aber andererseits wissen wir auch, dass wir das nur mit einem gewissen Abstand tun können. Ale z drugiej strony wiemy, że możemy to uczynić tylko w pewnym dystansie. Speziell, wenn es um die drei Stunden der Finsternis geht. Szczególnie jeśli jest mowa o tych trzech godzinach ciemności. Wir denken daran, dass Mose seine Schuhe ausziehen musste, als er an dem brennenden Dornbusch war. Wiemy, że Mojżesz musiał ściągnąć swoje buty, gdy był przy tym płonącym krzaku. Der brennende Dornbusch ist ein Bild des Gerichtes Gottes. Ten płonący krzak ciernisty to jest obraz sądu Bożego. Und da sagt Gott Mose, Achtung, das ist heiliger Boden, zieh die Füße, Schuhe aus. I Bóg mówi do niego: Mojżeszu, uważaj, to jest święte miejsce, musisz zdjąć swoje obuwie. Nun, wir müssen unsere Schuhe nicht ausziehen, wenn wir am Sonntagmorgen zum Brotbrechen zusammenkommen. Gdy my zgromadzamy się na łamanie chleba, to oczywiście nie musimy ściągać naszych butów. Aber wir spüren, dass das eine innere Haltung der Heiligkeit und des der Ehrfurcht ist, wenn wir mit dem Werk des Herrn Jesus beschäftigt sind. Ale odczuwamy, że jest to święta rzecz, że jest to szczególne miejsce, gdzie możemy odczuć, czy zobaczyć, czy zajmować się Panem Jezusem. Und siebenmal hat er Jesus gesprochen. Jeszcze raz, siedmiokrotnie Pan Jezus odezwał się. Die wahrscheinliche Reihenfolge dieser sieben Aussprüche ist wie jetzt folgt. I prawdopodobna kolejność tych wypowiedzi jest taka jak: Als erstes hat der Herr Jesus gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pierwsza wypowiedź: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Als zweites hat er gesagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jako druga wypowiedź: Dziś będziesz ze mną w raju. Der dritte Ausspruch richtet sich an seine Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Trzecia wypowiedź kieruje się do jego matki: Kobieto, oto syn twój. Beziehungsweise an seinen Jüngern: Jünger, siehe deine Mutter. Albo do ucznia też w drugiej kolejności: Oto matka twoja. Der vierte Ausspruch, der zentrale Ausspruch in der Mitte ist der bewegendste vielleicht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Czwarta wypowiedź, ta, która jest w środku, może to jest ta najbardziej poruszająca: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Als fünftes hat der Jesus dann gesagt, mich dürstet. Jako piąta wypowiedź Pan Jezus powiedział: pragnę. Daraufhin folgt der Ausspruch, es ist vollbracht. Potem mamy tą wypowiedź: wykonało się. Und als letztes hat der Heiland gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. I jako ostatnia: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Sieben Worte, die wir mit großer Ehrfurcht betrachten. Siedem wypowiedzi, które z wielką bojaźnią możemy rozważać. Wer hat diese Worte gesprochen? Kto je wypowiedział? Sie konnte nur einer sprechen. Tylko jedna osoba mogła takie słowa wypowiedzieć. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Syn Boży, który stał się człowiekiem. Ja, es ist Gott, der Mensch wurde, der dort am Kreuz hing. Tak, to jest Bóg, który stał się człowiekiem i wisiał na krzyżu. Der eine Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. O, wie viele Worte hat der Heiland gesprochen, als er auf dieser Erde gelebt hat. Ileż słów Zbawiciel wypowiedział, gdy żył tutaj na tej ziemi. Wir hören seine Worte und wir lieben sie. Słyszymy, czytamy jego słowa i miłujemy je, czy chętnie je czytamy. Aber hier haben wir die letzten Worte, bevor er sein Leben gibt. Ale tu mamy ostatnie słowa, zanim oddał swoje życie. Wir wissen, dass letzte Worte oft besondere Worte sind. Wiemy, że ostatnie słowa, które człowiek wypowiada, zazwyczaj są szczególnymi słowami. Ja, und hier haben wir wirklich die letzten Worte, die der Heiland gesprochen hat, bevor er sein Leben gab. Tak, i tutaj mamy ostatnie słowa, które Pan Jezus wypowiedział, zanim oddał swoje życie. Wir können uns auch die Frage stellen, an wen sind diese Worte gerichtet? Możemy sobie postawić pytanie, do kogo są te słowa skierowane? Und wir stellen fest, es sind unterschiedliche Gruppen, an die sich der Herr Jesus wendet. I możemy stwierdzić, że są różne grupy ludzi, do których Pan się zwraca.
Die erste und die letzte Aussage richten sich an den Vater. Pierwsza i ostatnia wypowiedź zwraca się do Ojca. Die mittlere Aussage richtet sich an Gott. Środkowa wypowiedź zwraca się, skierowana jest do Boga. Dann spricht er zu dem Räuber am Kreuz. Potem Pan mówi do tego z łotra na krzyżu. Er spricht zu seiner Mutter. Pan Jezus potem też mówi do swojej matki. Er spricht zu seinem Jünger. I do swojego ucznia. Dann können wir uns die Frage stellen, wann diese Worte gesprochen worden sind. Możemy sobie postawić pytanie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane. Und wir stellen fest, die ersten drei Aussagen stammen aus der Zeit der ersten drei Stunden am Kreuz. I możemy wywnioskować, że pierwsze trzy wypowiedzi zostały wypowiedziane w tych pierwszych trzech godzinach. Die mittlere zentrale Aussage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kommt aus den Stunden der Finsternis heraus. Ta środkowa wypowiedź, Boże mój, czemuś mnie opuścił, pochodzi z tych trzech godzin ciemności. Und die letzten drei Worte hat der Heiland gesprochen, nachdem die Stunden der Finsternis vorbei waren. A te trzy ostatnie wypowiedzi po trzech godzinach ciemności. Dann können wir uns die Frage stellen, welch einen Charakter haben diese sieben Aussagen? Możemy postawić kolejne pytanie, jaki charakter ma te siedem wypowiedzi? Und wir stellen fest, sie haben einen völlig unterschiedlichen Charakter. I można stwierdzić, że mają całkowicie różny charakter. Das erste Wort ist ein Wort der Vergebungsbereitschaft. Vater, vergib ihnen. Pierwsza ma ten charakter odpuszczenia. Ojcze, odpuść im. Das zweite Wort trägt besonders den Charakter der Gnade und Barmherzigkeit. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Druga wypowiedź ma charakter łaskawy i miłosierny. Dziś będziesz ze mną w raju. Das dritte Wort trägt den Charakter der Fürsorge. Trzecia wypowiedź ma ten charakter troski. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Oto syn twój, oto twoja matka. Das vierte Wort ist ein Notschrei. Czwarta wypowiedź to jest okrzyk rozpaczy, okrzyk cierpienia czy bólu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Übrigens das einzige Wort, das zweimal von, also das von zwei Evangelisten berichtet wird. Poza tym jest to jedyna wypowiedź, która jest zacytowana przez dwóch ewangelistów. Und eine Aussage, die aus dem Alten Testament, aus Psalm 22 stammt. I pochodzi też z Psalmu 22. Offensichtlich die zentrale Aussage überhaupt. To jest po prostu ta centralna wypowiedź. Die fünfte Aussage, mich dürstet, trägt den Charakter eines Wunsches. Piąta wypowiedź, pragnę, to jest życzenie Pana. Der Jesus wollte die Schriften erfüllen. Pan Jezus chciał wypełnić Pisma. Dann kommt das sechste Wort, es ist vollbracht, das ist ein Siegeswort. Szósta wypowiedź, wykonało się, to jest charakter zwycięstwa. Und das letzte Wort trägt den Charakter tiefsten Vertrauens. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. I ostatnia wypowiedź ma charakter największego zaufania. Ojcze, w twoje ręce oddaję ducha mego. Es bleibt uns natürlich jetzt viel zu wenig Zeit, um wirklich die Details anzuschauen. Oczywiście mamy o wiele za mało czasu, by się szczegółowo tym zająć. Es wäre die Sache wert. Ale jest to godne tego, by poświęcić temu czas. Ich kann jetzt nur so ein paar Punkte nennen und einige Anregungen geben. Mogę tylko wymienić kilka punktów i dać wam kilka takich zachęceń czy zachęcenia. Und ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch mit diesem großartigen Thema zu Hause. I mogę wam tylko polecić, byście się zajęli tym tematem w domu. Das erste, was der Jesus gesprochen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pierwsza wypowiedź. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Erinnern wir uns noch einmal daran, wie sehr diese Menschen den Herrn Jesus misshandelt haben. Przypomnijmy sobie, jak bardzo ci ludzie Pana znieważyli. Wie sehr sie ihn verspottet und verhöhnt haben. Jak bardzo go wyszydzili. Die ganze Bosheit des menschlichen Herzens hat sich über den Herrn Jesus ausgegossen. Cała złość ludzkiego serca wylała się na Pana. Und der Jesus hat geschwiegen. A Pan Jezus milczał. Petrus sagt uns in seinem ersten Brief, dass er gescholten wurde und nicht widerschallt. Piotr mówi w swoim liście, gdy
mu złorzeczono, on nie odzłorzeczył. Dass er gelitten hat und nicht drohte. Cierpiąc, nie groził. Jetzt stellt euch vor, jetzt hängt der Heiland dort am Kreuz. I wyobraźcie sobie, Zbawiciel wisi na krzyżu. Und wir können uns vorstellen, wie viele Menschen schon auf Golgatha gekreuzigt worden sind. I możemy sobie to też wyobrazić, ilu ludzi wcześniej na Golgocie zostało ukrzyżowanych. Wir können uns vorstellen, wie diese gekreuzigten geflucht und geschimpft haben am Kreuz. Możemy sobie wyobrazić, jak wielu z nich wyzywało, przeklinało, będąc na krzyżu. Aber der, der jetzt in der Mitte hängt, der ist ganz anders. Ale ten, który wisi w środku, po środku, jest inny. Der schweigt nicht nur, sondern der bittet für seine Feinde. On nie tylko tyle, że milczy, ale wręcz prosi za nieprzyjaciółmi swoimi. Es war vorausgesagt, dass er für die Übertreter Fürbitte tun würde. Jesaja 53. Izajasza 53 i wstawił się za przestępcami. Und das erfüllte Herr Jesus jetzt. I Pan Jezus właśnie to wykonuje. Er bittet für seine Feinde. Prosi za swoimi nieprzyjaciółmi. Er bittet für die, die ihn so übel misshandelt haben. Prosi za tymi, którzy go tak bardzo zniesławili. Können wir das begreifen? Jesteśmy w stanie to pojąć? Vater, vergib ihnen. Ojcze, przebacz im. Und dann fügt er diese interessanten Worte hinzu, sie wissen nicht, was sie tun. I dodaje te ciekawe słowa, bo nie wiedzą, co czynią. Wussten die denn wirklich nicht, was sie taten? Czy naprawdę oni nie wiedzieli, co czynią? Einerseits wussten sie es ganz sicherlich. Z jednej strony wiedzieli bardzo dobrze. Die Juden hätten wissen müssen, wen sie da kreuzigten. Żydzi musieli wiedzieć, kogo krzyżują. Und Pilatus wusste zumindest, dass er jemanden Unschuldiges ans Kreuz genagelt hatte nageln lassen. I Piłat wiedział co najmniej, że niewinnego skazał na przybicie do krzyża. Und doch sagte Herr Jesus hier, sie wissen nicht, was sie tun. A jednak Pan Jezus mówi, nie wiedzą, co czynią. Und Petrus sagte in der Apostelgeschichte, ihr habt das in Unwissenheit getan. I Piotr w Dziejach Apostolskich mówi, uczyniliście to w niewiedzy. Andererseits sagt Petrus, ihr habt ihn ermordet. A z drugiej strony Piotr mówi, zamordowaliście go. Was meint der Herr Jesus, wenn er sagt, sie wissen nicht, was sie tun? Co ma Pan na myśli, mówiąc, nie wiedzą, co czynią? Wir wollen mal aus dem ersten Korintherbrief einen Vers lesen. Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego Koryntian. Der gibt uns eine Erklärung dafür. I mamy tutaj wyjaśnienie. 1. Korinther, Kapitel 1. Korinther, danke, Kapitel 2. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Er hat gut aufgepasst. 1. Korinther 2, Vers 8. Lies mal. Drugi rozdział, ósmy wiersz. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Das heißt, in der Tiefe der Sache haben sie es doch nicht erkannt. To oznacza, że jeśli zagłębimy się w to, to jednak nie poznali. Aber warum sagt der Herr Jesus das hier? Ale dlaczego Pan to wypowiada tutaj? Eröffnet diesen Menschen eine Tür der Gnade. Pan otwiera tym ludziom drzwi łaski. Das Alte Testament macht einen Unterschied zwischen Totschlag und Mord. Stary Testament robi różnicę między nieumyślnym zabójstwem a morderstwem. Diesen Unterschied gibt's in unserer Justiz heute immer noch. Mord oder Totschlag. I w naszym systemie prawnym ta różnica jest po dziś dzień. Für einen Mörder gab es im Alten Testament keine Gnade. Dla mordercy w Starym Testamencie nie było łaski. Für einen Totschläger gab es Gnade. Dla tego, który nieumyślnie zabił, była łaska. Wenn jemand einen anderen aus Versehen getötet hatte, gab es die Möglichkeit der Gnade. Jeśli ktoś kogoś przez nieopatrznie zabił, była opcja łaski. Und mit diesen Worten öffnet der Herr Jesus diesen Menschen hier die Tür der Gnade. I tymi słowy Pan Jezus tym ludziom otwiera drzwi łaski. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie das Evangelium in Jerusalem verkündigt wurde. W Dziejach Apostolskich widzimy, jak Ewangelia była głoszona w Jerozolimie. Und tausende von Menschen kamen zum Glauben. I tysiące ludzi nawróciło się. Da waren mit Sicherheit solche dabei, die hier am Kreuz standen. Jestem tego pewny, że byli tam, wśród nawróconych byli tacy, którzy widzieli to, co się działo na krzyżu. To byli tacy, którym Pan otworzył, wypowiadając te słowa, drzwi łaski. Ale jest jeszcze coś, czego możemy się z tego i wypowiedzi nauczyć.
habe schon aus 1. Petrus 2 zitiert, der Herr Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Już cytowałem to miejsce z 1. Piotra, zostawił Pan Jezus nam przykład. Können wir auch für unsere Feinde beten? Czy też potrafimy modlić się za naszych nieprzyjaciół? Ein Beispiel ist Stephanus. Jednym z przykładów jest Szczepan. Als er gesteinigt wurde, sagte er: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Gdy on był kamienowany, powiedział: Panie, nie policz im tego grzechu. Niemand von uns leidet so, wie der Herr Jesus gelitten hat. Nikt z nas nie cierpi tak, jak cierpiał Pan. Wir leiden auch nicht so, wie Stephanus gelitten hat. I również nie cierpimy tak, jak cierpiał Szczepan. Aber wir sollten doch dieses Beispiel des Herrn Jesus auch praktisch zu uns reden lassen. Ale powinniśmy pozwolić, by ten przykład też i do nas przemawiał. Wir dürfen für die, die uns Übles tun, beten. Możemy modlić się za tymi, którzy czynią nam zło. Das ist besser als Gedanken der Rache zu haben. To jest lepsza rzecz niż mieć w myślach tą bezwzględną zemstę. Das zweite Wort des Herrn Jesus ist ein Wort der Gnade und der Rettung. Drugie słowo Pana Jezusa jest słowem łaski i ratunku. Das erste Wort öffnet die Tür der Gnade. Pierwsze słowa otwierają drzwi łaski. Aber das zweite Wort zeigt uns, dass jeder ganz persönlich durch diese Tür der Gnade durchgehen muss. Ale drugie słowa pokazują nam, że każdy osobiście musi przez te drzwi przejść. Drei Kreuze auf Golgatha. Trzy krzyże na Golgocie. Das zentrale Kreuz, unser Heiland. Centralny krzyż, nasz Pan. Rechts und links zwei Menschen, die exakt in der gleichen Situation waren. Lewo, po lewej i po prawej stronie dwóch ludzi, którzy są w dokładnie tej samej sytuacji. Und doch am Ende ist der eine gerettet und der andere verloren. A jednak na koniec jeden z nich jest zbawiony, a drugi zgubiony. An dem Kreuz des Herrn Jesus entscheidet sich das Schicksal jedes Menschen. Przy krzyżu Pana Jezusa jest, czy rozstrzyga się los każdego człowieka. Die Distanz der beiden zu dem Kreuz in der Mitte war exakt die gleiche. Ten dystans obu tych ludzi do Pana Jezusa, który był w środku, był dokładnie taki sam. Die Tür der Gnade stand für beide offen. Drzwi łaski były otwarte dla każdego z nich. Aber der eine geht durch und der andere nicht. Ale jeden z nich przeszedł, a drugi nie. Der eine erlebt eine Last-Minute-Bekehrung. Ten jeden, można powiedzieć, że przeżył nawrócenie last minute. Und was für eine Last-Minute-Bekehrung erlebt der Mann? I cóż za nawrócenie last minute, jeśli tak możemy nazwać. Er flucht den Herrn Jesus und kurze Zeit später wendet er sich zu ihm: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Najpierw przeklina Pana Jezusa, wyzywa go, a krótki czas później mówi: Panie, wspomnij na mnie. Das ist Bekehrung, Umkehr 180 Grad. To jest właśnie nawrócenie, zawrócenie o 180 stopni. Und dann wendet er sich an den Heiland: Gedenke an mich, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. I on zwraca się bezpośrednio do Pana: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Und dann erlebt der Mann etwas, was jeder Mensch erlebt, der sich an den Herrn Jesus wendet. I on mógł przeżyć to, co przeżywa każdy, który zwraca się do Pana. Er bekommt viel mehr, als er gebeten hat. On otrzymuje o wiele więcej niż tylko to, co prosił. Ja, er sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du irgendwann mal in dein Reich kommst. On mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy kiedyś będziesz w swoim królestwie. Dann denk an mich, vergiss mich nicht. Jak będziesz w tym już swoim królestwie, to wspomnij na mnie kiedyś, nie zapomnij może o mnie. Und was ist die Antwort des Herrn Jesus? A jaka jest odpowiedź Pana? Nicht irgendwann, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nie kiedyś, dziś będziesz ze mną w raju. Und ich denk nicht nur an dich, du wirst mit mir im Paradies sein. Nie tylko, że ja sobie wspomnę ciebie, ty będziesz tam ze mną. Und es wird nicht das Reich auf dieser Erde sein, sondern es wird das himmlische Paradies sein. Nie będzie to królestwo tutaj na tej ziemi, ale będzie to ten raj w niebie. Welch ein Wort der Gnade des Herrn Jesus. Jakież słowo łaski Pana Jezusa. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dziś będziesz ze mną w raju. Und wie ist dieses Wort ein Trostwort auch für uns? I jak to słowo może być pocieszeniem dla nas? Nein, wir warten nicht auf den Tod. Nie, my nie czekamy na śmierć. Wir warten darauf, dass der Herr kommt und uns Leben zu sich nimmt. Czekamy, aż Pan przyjdzie po nas i weźmie nas jako żywych. Aber viele sind heimgegangen. Ale jednak wielu z nas odeszło. Und vielleicht erleben wir das auch. I może my też będziemy musieli odejść z tej ziemi. Dann ist das eine Garantie und Zusicherung. To wtedy, w takim przypadku, jest to dla nas gwarancją i
pewnością. Wenn Gläubige heimgehen, sind sie im gleichen Augenblick bei Christus im Paradies. Jeśli wierzący odchodzą z tej ziemi, to w tym samym momencie są u Chrystusa w raju. Und Paulus sagt, da ist es weit besser. A Paweł mówi, tam jest o wiele lepiej. Heute ist der Jesus bei uns. Dzisiaj Pan Jezus jest przy nas. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Oto jestem z wami wszystkie dni, aż do skończenia świata. Und das ist großartig. I to jest coś wielkiego. Aber dann sind wir bei ihm. Ale wtedy, albo wtedy będziemy u Niego. Und das ist noch viel großartiger. A to jest coś o wiele, wiele bardziej wielkiego. Wir kommen zum dritten Wort in Johannes 19, haben wir das gelesen. Trzecie słowo czytaliśmy w Jana 19. Da stehen einige Menschen bei dem Kreuz. Co niektórzy stoją przy krzyżu. Seine Mutter und der Jünger Johannes, den Jesus liebte. Jego matka i uczeń Jan, którego Pan miłował. Wisst ihr, die beiden Räuber waren rechts und links gekreuzigt. Tych dwóch złoczyńców było ukrzyżowanych po lewej i po prawej stronie. Sie konnten den Herrn nur von der Seite sehen. Mogli patrzeć na Pana tylko z boku. Und er sie auch. I on też tylko z boku. Na nich. Aber die beiden hier stehen dem Kreuz gegenüber. Ale tutaj tych dwoje stoi naprzeciw. Wir wissen nicht, wie groß die Distanz gewesen ist. Nie wiemy, jak daleko. Sie wird nicht sehr groß gewesen sein. Ale nie mogła to być zbyt duża odległość. Könnt ihr euch vorstellen, was das für seine Mutter gewesen sein muss? Możecie sobie wyobrazić, co musiała czuć jego matka? Hier sind Mütter und Eltern. Są wśród nas matki, są wśród nas rodzice. Stellt euch vor, euer Sohn hängt da einige Meter vor euch. Wir können ihm nicht helfen. Wyobraźcie sobie, że wasz syn wisi kilka metrów przed wami i nie możecie mu pomóc. Und das war nicht irgendein Sohn. I to nie był jakiś tam syn. Sondern das war ein Sohn, der seiner Mutter nur Freude gemacht hatte. Ale to był syn, który swojej mamie sprawiał tylko i wyłącznie radość. Die Mutter sieht den Sohn und sie wird mit Sicherheit Tränen vergossen haben. Mama widzi syna i z pewnością płynęły jej łzy. Sie ging nicht weg wie Hagar, die im Alten Testament wegging, als ihr Kind sterben musste. Nie odeszła tak jak Hagar w Starym Testamencie, gdy jej dziecko miało umrzeć. Maria war eine mutige Frau. Maria była dzielną kobietą. Und doch, es war ihr gesagt worden, deine Seele wird ein Schwert durchschlagen. A jednak powiedziano, było o niej powiedziane, twoją duszę przeszyje miecz. Und das war jetzt der Fall. I teraz to miało miejsce. Der Heiland sah seine Mutter. Zbawiciel widział swoją mamę. Er konnte ihr nicht helfen. Er konnte ihr auch nicht helfen. I on też nie mógł jej pomóc. Er konnte nicht zu ihr gehen. Nie mógł podejść do niej. Er konnte sie nicht in den Arm nehmen. Nie mógł jej wziąć w ręce. Und außerdem standen die Stunden der Finsternis unmittelbar vor ihm. I poza tym te godziny ciemności były krótko przed nim. Hat der Herr Jesus jetzt noch Zeit, sich um seine Mutter zu kümmern? Tak myśląc na, po naszemu, czy miał Pan czas, żeby się jeszcze zająć swoją mamą? Gab es nicht etwas Wichtigeres zu tun, als sich jetzt um seine Mutter zu kümmern? Czy nie było nic ważniejszego, jak tylko jak to, żeby się do mamy zwracać? Oh nein, der Heiland hat ein Wort der Fürsorge für seine Mutter. A jednak Pan miał to słowo troski dla swojej matki. Mit seinen Augen hat er auf Johannes geschaut und gesagt, siehe, dein Sohn. Spojrzał na Jana i powiedział, oto syn twój. Und er hat dem Johannes die Aufgabe gegeben, siehe, deine Mutter. I dał też zadanie Janowi, oto twoja matka. Liebe Geschwister, was haben wir für einen großartigen Herrn? Bracia i siostry, jakiegoż wspaniałego mamy Pana, der sich in einer solchen Situation noch um seine Mutter und seinen Jünger oder speziell um seine Mutter kümmert. Który właśnie w takiej sytuacji jeszcze troszczy się o swoją mamę. Wisst ihr, familiäre Beziehungen haben in der Bibel durchaus eine Bedeutung. Te rodzinne relacje czy związki mają znaczenie w Biblii. Natürlich unsere Beziehung zum Herrn ist die erste und wichtigste. Oczywiście nasza społeczność z Panem, nasz związek z Panem jest pierwszy i najważniejszy. Die Beziehung unter Glaubensgeschwistern steht über den familiären Beziehungen. Te związki pomiędzy wierzącymi są większe niż rodzinne nasze.
Und doch sind die familiären Beziehungen unserem Herrn nicht gleichgültig. A jednak te nasze rodzinne związki czy relacje nie są obojętne dla naszego Pana. Wollen wir auch hier eine kleine praktische Anwendung für uns machen? Przyjmijmy małą praktyczną wskazówkę dla nas w tym miejscu. Gott möchte, dass wir uns umeinander kümmern. Bóg chce, abyśmy się o siebie wzajemnie troszczyli. Vielleicht sagst du, ich habe so ein wichtiges Werk für den Herrn zu tun, ich muss habe keine Zeit, mich um solche Dinge zu kümmern. Może byś powiedział, mam tak ważne zadanie, by się o dzieło Pańskie troszczyć, że nie mam na nic innego czasu. Das wäre falsch. To byłoby złe. Der Heiland hatte das größte Werk vor Augen, das jetzt geschehen sollte. Zbawiciel miał przed sobą największe dzieło, jakie kiedykolwiek miało się wydarzyć. Und doch hat er Zeit für das Bedürfnis seiner Mutter. A jednak znalazł czas na potrzeby swojej mamy. Ihm liegt an uns, sagt uns Petrus in seinem ersten Brief. Piotr w pierwszym liście mówi, jemu zależy na nas. Und diese Fürsorge füreinander dürfen wir auch haben. I tą troskę jedni o drugich też możemy okazywać czy wykazywać. Wir kommen zu dem vierten und zentralen Ausspruch des Herrn Jesus. Czwarta wypowiedź, ta środkowa wypowiedź Pana Jezusa. Zweimal wird berichtet, dass der Herr Jesus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dwa razy mamy opisane, że Pan Jezus wypowiedział te słowa, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Es war Finsternis, als der Heiland diese Worte schrie. Ciemność nastała, gdy Pan Jezus wykrzyczał te słowa. Gott erlaubte nicht, dass irgendjemand zuschaute. Bóg nie pozwolił, aby ktokolwiek przypatrywał się temu. Aber der Herr Jesus war im Gericht Gottes. Pan Jezus był w tym momencie w sądzie Bożym. Überlegt einmal, der Heiland wurde mit einem Riesenberg von Sünden beladen. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie na Pana jest włożona potężna góra grzechów. Petrus sagt uns, er hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Piotr mówi, on grzechy nasze na swoim ciele niósł na drzewie. Könnt ihr euch vorstellen, welch ein Gewicht an Sünde auf unserem Herrn lag? Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jaki ciężar grzechów był na Panu? Wenn jede Sünde nur ein Gramm wiegen würde, wäre das eine unendliche Last. Gdyby jeden grzech ważył tylko jeden gram, to byłaby to nieobliczalny ciężar. Und dazu kommt, dass Sünden etwas waren, was unserem Heiland völlig fremd war, was ihm ekelhaft war. A do tego jeszcze dochodzi to, że grzech to było coś, co było całkowicie obce dla naszego Pana, coś, co było obrzydliwością dla Niego. Und nicht nur das, der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht. I nie tylko to, ale On sam został grzechem uczyniony. Gott hat die Sünde an ihm gerichtet. Bóg osądził grzech na Nim. Können wir dann verstehen, wie der Herr Jesus diesen Schrei ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Czy możemy sobie to wyobrazić i zrozumieć, dlaczego albo jak Pan Jezus to zawołał, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wir lesen an einer Stelle im Alten Testament, dass Gott nie einen Gerechten verlässt. A w jednym miejscu w Starym Testamencie czytamy, że Bóg nigdy nie opuści sprawiedliwego. Aber den einen Gerechten, den vollkommen Gerechten, den hat er verlassen. Ale tego jednego Sprawiedliwego właśnie on opuścił. Wir verstehen, warum der Heiland sagt, warum hast du mich verlassen? Możemy to zrozumieć, dlaczego Pan woła, dlaczego mnie opuściłeś? Wusste er es nicht? Czy on nie wiedział tego? Natürlich wusste er es. Oczywiście, że wiedział. Aber er macht seiner Not Luft und schreit das hinaus. Ale on daje wyraz swojej biedzie, swojemu utrapieniu. Und außerdem sollten es alle hören, auch wir, was er ausgerufen hat. A poza tym wszyscy mieli to usłyszeć, również i my, co on zawołał. Wir sollen darüber nachdenken, warum Gott ihn verlassen musste. My powinniśmy zastanowić się nad tym, dlaczego Bóg musiał go opuścić. Weil wir Sünder sind. Dlatego, że to my byliśmy i jesteśmy grzesznikami. Und weil der Heiland unser Gericht getragen hat. I dlatego, że Zbawiciel niósł nasz grzech. Darum hat Gott ihn verlassen. Dlatego Bóg go opuścił. Jesus richtet diesen Ruf an Gott. Pan Jezus kieruje to zawołanie do Boga. Die Bibel sagt uns nicht, dass der Vater ihn verlassen hat. Biblia nic nam nie mówi o tym, że Ojciec go opuścił. Die Bibel drückt sich anders aus. Biblia wyraża się inaczej. Sie sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Czytamy, Boże mój,
Dlaczego mnie opuściłeś? Wir wollen über diese Fragen nicht spekulieren. Nie spekulujmy tutaj. Der Herr sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Pan Jezus mówi właśnie tak: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Und ewig sind wir unserem Heiland dafür dankbar, dass das für uns erduldet hat. I po wieki będziemy wdzięczni, jesteśmy wdzięczni naszemu Zbawicielowi, że On to wytrzymał. Dass unsere Sünden getragen hat. Że On niósł nasze grzechy. Dass für uns zur Sünde gemacht wurde. Że za nas został grzechem uczyniony. Dass bereit war, das Gericht zu tragen, że był gotowy wziąć ten sąd, was für uns ewige Verdammnis bedeutet hätte. Który dla nas oznaczałby wieczne potępienie. Wir kommen zum fünften Wort. Piąta wypowiedź. Im Johannesevangelium sagte Herr Jesus am Ende, mich dürstet. 19 rozdział Jana, 28 wiersz, Pan mówi, pragnę. Johannes 19, Vers 28, mich dürstet. Ostatnie te słowa, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. Ja, der Heiland hatte körperlichen Durst. Tak, Pan też miał to cielesne pragnienie. Die Kreuzigung verursachte großen Durst. Bo samo to ukrzyżowanie powodowało, że człowiekowi chciało się pić. Aber das war es nicht, warum hier rief mich dürstet. Ale to nie był ten powód, dla którego Pan wypowiedział słowa pragnę. Rief das, damit die Schriften erfüllt werden. On to wyrzekł, aby pisma się wypełniły. Die Bibel ist hier wieder sehr genau. Biblia jest tutaj bardzo dokładna. Es lag dem Herrn Jesus am Herzen, die Schriften zu erfüllen. Pan miał na sercu to, by się pisma wykonały. Und im Alten Testament steht, in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. A w Starym Testamencie jest napisane, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Das musste erfüllt werden. To musiało być wykonane. Und die Menschen haben es erfüllt. I ludzie to właśnie też uczynili. Hätten sie gewusst, dass sie damit die Schriften erfüllen würden, hätten sie es wahrscheinlich nicht getan. Gdyby, prawdopodobnie, gdyby wiedzieli, że przez to, co czytamy w 29 wierszu, wypełnią pismo, to może by tego nie uczynili. Aber sie mussten das tun, damit die Schriften erfüllt wurden. Ale musieli to uczynić, aby pisma się wypełniły. Und doch, es war sicherlich auch noch ein anderer Durst, von dem der Heiland hier spricht. Ale z pewnością było też inne pragnienie, o którym Pan tutaj mówi. Der Durst, verlorenen Sündern das Wasser des Lebens zu geben. Pragnienie, by zgubionym grzesznikom dać wodę życia. Ist ihr jetzt, wer kommt, der bekommt das Wasser des Lebens umsonst. Teraz, ktokolwiek przyjdzie, to za darmo otrzyma tą wodę życia. Reichlich und so viel wir wollen. Obficie i tak dużo, jak tylko ktoś chce. Aber dafür musste der Heiland am Kreuz sterben. Ale by to było możliwe, Zbawiciel musiał umrzeć na krzyżu. Danach hat ihm gedürstet. O, to za tym pragnął. So gesehen halt dieser Ruf immer noch in die Welt, mich dürstet. I jeśli na to tak patrzymy, to to zawołanie rozbrzmiewa ciągle na tym świecie, pragnę. Wen der dürste, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. A kto pragnie, niech przychodzi i bierze wodę życia za darmo. Haben wir alle, die wir heute Nachmittag hier sind, dieses Wasser des Lebens getrunken? Czy wszyscy, którzy tu jesteśmy, czy też słuchamy, mamy tą wodę życia? Das sechste Wort auch in Johannes 19 ist vollbracht. Szóste słowo, które tutaj też dwa wiersze dalej czytamy, wykonało się. Wie viele Worte sind das im Polnischen? Drei auch? Also, wir haben das als es ist vollbracht, zwei Worte. Okay. Also, im Deutschen sind das drei Worte, im Polnischen zwei und im Griechischen ein Wort. W niemieckim mamy na to określenie trzy słowa użyte, w polskim mamy dwa, w greckim tylko jedno. Eigentlich heißt es nur vollbracht. W zasadzie należałoby to przetłumaczyć wykonane. Fertig. Gotowe. Das Werk vollbracht. Dzieło jest dokonane. Ja, der Jesus musste noch in den Tod gehen. Pan Jezus musiał jeszcze iść w śmierć. Aber wusste, es ist vollbracht. Ale on już wiedział, jest wykonane. Steht schon hinter dem vollbrachten Kreuzeswerk. On już jest jak gdyby za tym dziełem wykonanym. Und welch ein Siegesruf des Heilandes, der in die Ewigkeit hineintönt, vollbracht. I jakiś okrzyk zwycięstwa naszego Zbawiciela, który rozbrzmiewa po całą wieczność. Nie ist ein Werk so vollbracht worden wie das Werk des Herrn Jesus zu 100%. Nigdy żadne dzieło nie było tak wykonane jak dzieło Pana Jezusa absolutnie w 100%. Wenn wir Menschen etwas vollbringen, ist das nie 100%.
Gdy my ludzie coś czynimy, coś wykonujemy, nigdy to nie jest 100%. Aber der Mensch Christus Jesus hat es vollbracht. Ale człowiek Chrystus Jezus właśnie w 100% to dokonał, tego dokonał, to wykonał. Was hat er vollbracht? Co wykonał? Er hat Gott verherrlicht. Boga uwielbił. Er hat die Grundlage gelegt, dass Menschen Vergebung der Sünden bekommen können. Położył fundament pod to, by ludzie mogli otrzymać przebaczenie grzechów. Er hat die Grundlage gelegt, dass einmal die Sünde aus dem ganzen Weltall abgeschafft wird. Położył fundament pod to, by grzech kiedyś ze świata mógł być całkowicie zniesiony, zniweczony. Alle Dinge werden einmal mit Gott versöhnt werden. Wszystkie rzeczy będą kiedyś z Bogiem pojednane. Er hat den Teufel besiegt. Zwyciężył diabła. Alles, was im Herzen Gottes war, hat er Jesus vollbracht. Wszystko, co było w sercu Bożym, Pan Jezus wypełnił, wykonał. Und ihr Lieben, dieses Werk braucht nie wiederholt werden. I umiłowani, to dzieło nie musi być nigdy powtarzane. Es ist vollbracht. Coś to zostało wykonane. Das Werk muss nicht wiederholt werden und es kann auch nicht wiederholt werden. To dzieło nie musi być powtarzane i nie może być powtórzone. Und noch etwas, diesem Werk können wir nichts hinzufügen. I jeszcze jedna ważna rzecz, do tego dzieła nie możemy nic dodać. Unser Heil ruht auf einem vollbrachten Werk. Nasze zbawienie opiera się na dokonanym dziele. Du kannst nichts dazu tun. Nic nie możesz do tego dołożyć. Mit guten Werken können wir nichts vollbringen. Z naszymi dobrymi uczynkami nic temu nie pomożemy. Also was unsere Rettung betrifft. To znaczy, co się tyczy naszego zbawienia. Nein, es ist vollbracht. Der Heiland hat alles vollbracht. Jest dokonane, jest wykonane. Zbawiciel to uczynił sam. Gelobt und gepriesen sei sein Name dafür. Jego imię niech będzie sławione i uwielbione za to. Und dann neigt er das Haupt und übergibt den Geist. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Das ist Johannes. To jest Jan. Der Jesus ist Gottes Sohn und er entscheidet, wann er sein Leben hingibt. Pan Jezus jest Synem Bożym i to On decyduje, kiedy swoje życie odda. Er hat Gewalt, sein Leben zu lassen und das tut er hier. Er übergibt den Geist. On miał moc życie swoje dać i właśnie tutaj w tym momencie to czyni. Der Geist ist nicht der Heilige Geist hier, sondern der Lebensgeist, der Lebensodem. Ten duch tutaj to nie jest Duch Święty, ale to jest ten duch, który, w którym mamy życie. To jest to tchnienie, które mamy. I to nas prowadzi do ostatniego słowa Pana Jezusa w Łukasza 23. Da spricht der Sohn des Menschen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Tutaj mówi Syn Człowieczy i wypowiada te słowa: Ojcze, w ręce Twoje polecam albo oddaję ducha mego. Wisst ihr, ein kritischer Leser wird jetzt einen Widerspruch feststellen. Jakiś krytyczny czytelnik zauważy tutaj nieprawidłowość, sprzeczność. Johannes sagt, er übergab den Geist. Jan mówi, skłoniwszy głowę, oddał ducha on sam. Und Lukas sagt, dass er seinen Geist in die Hände des Vaters übergeben hat. A tutaj w Łukaszu czytamy: Ojcze, w ręce Twoje oddaję, czy polecam ducha mego. Das ist kein Widerspruch. To nie jest sprzeczność. Beides ist wahr. Obie te rzeczy są prawdziwe. Als der Sohn Gottes gibt er selbst sein Leben. Jako Syn Boży sam daje życie. Als völlig abhängiger Mensch wendet er sich zum Schluss noch einmal an seinen Vater. Jako ten w pełni zależny człowiek, doskonały człowiek, on zwraca się jeszcze raz do Boga. Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein Wort des Vertrauens. I na początku powiedziałem, że jest to słowo zaufania. Er vertraut sein Leben in die Hände seines Vaters. On kładzie swoje życie w ufności, ma zaufanie i kładzie swoje życie w ręce Ojca. Śmierć Pana Jezusa możemy rozpatrywać z trzech różnych punktów, stron. Po pierwsze, my ludzie go zamordowaliśmy. Nasza wina. Po drugie, Pan Jezus sam siebie dał. Tym się zajmiemy w drugiej godzinie. Aber drittens hat Gott ihn gegeben. Ale po trzecie, to Bóg go darował. Alle drei Gesichtspunkte sind wahr. Wszystkie trzy punkty są prawdziwe. Hier zum Schluss, Vater, in deine Hände
übergebe ich meinen Geist. Tutaj na koniec: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. I powiedziawszy to, skonał. Menschen haben nicht über den Zeitpunkt seines Todes entschieden, sondern Gott. To nie ludzie zdecydowali o momencie jego śmierci, lecz Bóg. Und der Jesus selbst. I sam Pan Jezus. Ihr Lieben, wie dankbar sind wir dafür, dass der Heiland sein Leben gegeben hat. Umiłowani, jak wdzięczni jesteśmy za to, że Pan dał swoje życie. Lasst uns diese sieben Worte in unseren Gedanken mitnehmen. Chciejmy wziąć te siedem wypowiedzi Pana ze sobą, mieć je w swoich myślach. Sie lassen uns, sie zeigen uns etwas von den Empfindungen des Herrn Jesus im Neuen Testament. One pokazują nam co nieco z tych uczuć Pana Jezusa w Nowym Testamencie. Und wir haben gesehen, dass sie gleichzeitig auch eine praktische Ansprache für uns haben. I widzieliśmy też, że mają tą praktyczną, praktyczna ta mowa jest skierowana również i do nas. Entschuldigt, dass es etwas länger geworden ist. Die Tatsache, dass der Herr Jesus siebenmal am Kreuz gesprochen hat, ist vielen Gläubigen bekannt. Ten fakt, że Pan Jezus siedem wypowiedzi powiedział na krzyżu, jest dla wierzących ogólnie znany. Und wir haben ein wenig gesehen, was diese Worte des Herrn Jesus bedeuten. I mogliśmy się krótko zająć tym, co te słowa znaczą. Weniger bekannt ist, dass der Apostel Paulus mindestens siebenmal rückblickend davon spricht, dass der Herr Jesus sich selbst gegeben hat. Mniej znanym natomiast jest to, że Paweł co najmniej siedem razy mówi o tym, że patrząc jakby wstecz, że Pan Jezus samego siebie dał. Vielleicht gibt es noch mehr Stellen, ich habe diese sieben gefunden. Może jest więcej miejsc, ja przynajmniej znalazłem siedem. Wobei die letzte davon im Hebräerbrief steht. Które, co prawda, ostatnie z nich jest zapisane w liście do Hebrajczyków. Und wir ja nur vermuten können, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. I możemy przypuszczać tylko, że i autorem tego listu też jest apostoł Paweł. Wir wollen zuerst diese sieben Stellen lesen. Przeczytajmy te siedem miejsc. Wir starten im Galaterbrief. Zaczniemy od Galacjan. Kapitel 1. Pierwszy rozdział. Ich hoffe, dass das in der polnischen Übersetzung auch so deutlich wird, dass er sich selbst gegeben hat. Eins Vers. Ja, wir lesen Galater 1, Vers 3 bis 4. Okay. Galacjan 1, od 3 i 4 wiersz. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Dann Galater 2, Vers 19 und 20. Galacjan 2, 19 i 20. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie we mnie, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Dann gehen wir zum Epheserbrief, Kapitel 5. Następnie list do Efezjan, 5 rozdział. Verse 1 und 2. Wiersze 1 i 2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Efezjan 5, vers 25. 5 rozdział, 25 wiersz. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. 1 Timoteusz, kapitel 2. 1 Tymoteusza, 2 rozdział. Verse 3 bis 6. Od 3 do 6 wiersza. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Dann gehen wir zum Titusbrief, Kapitel 2. List Tytus do Tytusa, 2 rozdział. Verse 13 und 14. 13 i 14 wiersz. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa,
który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I ostatnie miejsce, jak już wspomniałem, list do Hebrajczyków. Hebräer 9, verse 13 und 14. 9 rozdział, 13 i 14 wiersz. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Das Kreuz des Herrn Jesus ist die Grundlage unserer Rettung. Krzyż Pana Jezusa jest podstawą naszego zbawienia. Um einen Platz im Himmel zu haben, muss man an den Herrn Jesus glauben, wie er dass er gestorben ist. Aby mieć miejsce w niebie, trzeba wierzyć w Pana Jezusa, że on zmarł. Wie wir das in dem Lied eben gesungen haben, wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird Heil, Rettung zu derselbigen Stund. Tak jak właśnie śpiewaliśmy w tej pieśni, na Jezusa, kto spojrzy we wierze na krzyż, ten swych grzechów podniesie się zdrów. Wir haben gesehen, dass sich an dem Kreuz des Herrn Jesus die Menschheit scheidet. Też widzieliśmy, albo możemy to widzieć, że na krzyżu Pana Jezusa ludzkość się dzieli. Wenn wir jetzt diese sieben Stellen gelesen haben, dann stellen wir etwas Interessantes fest. Gdy te siedem miejsc, które teraz przeczytaliśmy, na podstawie tych siedmiu miejsc możemy coś ciekawego stwierdzić. Diese Stellen verbinden das Kreuz des Herrn Jesus nicht so sehr mit dem Himmel, sondern mit unserem Leben hier auf dieser Erde. Te siedem miejsc łączy krzyż Pana Jezusa nie tak bardzo z niebem, jak właśnie z naszym miejscem tutaj na ziemi. Eigentlich hat jede dieser sieben Stellen einen praktischen Hintergrund. I każde z tych siedmiu miejsc ma praktyczne tło. Wir werden das gleich etwas näher sehen. Za chwilę to zobaczymy. Ich möchte zunächst etwas über diesen Ausdruck sagen, der sich selbst gegeben hat. Ale najpierw kilka słów do tego wyrażenia, który dał albo wydał samego siebie. Und ich möchte drei Punkte nennen. I trzy punkty do tego. Erstens, wer hat sich gegeben? Po pierwsze, kto się dał? Wir wissen es. Wiemy. Es ist unser Herr Jesus. To nasz Pan Jezus. Es ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Syn Boży, który stał się człowiekiem. Es ist der eine Mittler zwischen Gott und Menschen, von dem wir in 1. Timotheus 2 gelesen haben. Jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, o którym czytaliśmy w 1. Tymoteusza. Gott kann nicht sterben. Bóg nie może umrzeć. Deshalb ist der Herr Jesus Mensch geworden, um sterben zu können. Dlatego Pan Jezus stał się człowiekiem, aby móc umrzeć. Er hat das Opfer gestellt. Er ist Lamm Gottes geworden, um sterben zu können. On zastąpił tą ofiarę, czy on stał się tą ofiarą, on stał się tym barankiem, aby móc umrzeć. Zweitens, was bedeutet es, dass er sich selbst gegeben hat? Po drugie, co oznacza to, że on samego siebie dał? Das bedeutet zweierlei. To oznacza dwa punkty. Erstens, dass niemand anders das tun konnte. Po pierwsze, że nikt inny nie mógł tego uczynić. Kein Mensch sonst hätte dieses Werk tun können. Żaden z ludzi nie mógł tego dzieła wykonać, dokonać. Kein Engel hätte es tun können. Żaden anioł nie mógł tego wykonać. Es gab nur einen, der dieses Werk überhaupt vollbringen konnte. Był tylko jeden, który mógł to dzieło wykonać. Und er hat es getan. I uczynił to. Das zweite, was es bedeutet, dass er sich selbst gegeben hat, das bewegt wieder unsere Herzen. Druga rzecz, o której możemy mówić, że on samego siebie dał, jest to, że to porusza nasze serca. Er hat es nämlich freiwillig getan. Mianowicie fakt, że on to uczynił dobrowolnie. Er wollte sein Leben geben. On chciał dać swoje życie. Ja, es ist wahr, dieses heilige muss stand über dem Leben des Herrn Jesus. Er musste sterben. Tak, to święte on musiał też jest prawdziwe. Aber es war eben nicht nur dieses göttliche muss, sondern er hat sich selbst freiwillig gegeben. Ale to nie tylko to, że to było to Boże święte, ten przymus Boży jak gdyby, ale też ten drugi punkt, że on dobrowolnie się dał. Und freiwillig bedeutet, dass er es aus Liebe getan hat. A dobrowolnie oznacza to, że uczynił to z miłości. Und dritte Bemerkung, was bedeutet es, dass der Herr Jesus sich gegeben hat?
A trzecia uwaga co do tego, że Pan Jezus się wydał czy dał. Das spricht von seiner Hingabe bis in den Tod. To znaczy jego oddanie się aż na śmierć. Wiecie, Bóg nie tylko, że dał go jako człowieka tutaj na tą ziemię, ale Bóg dał go też w sąd i śmierć. Pan Jezus był nie tylko tym darem Bożym, który przyszedł na ziemię, ale On sam swoje życie dał w śmierć. Und ich wiederhole, was wir schon gesagt haben, wie dankbar sind wir unserem Herrn, dass er sich selbst gegeben hat. I jeszcze raz to powtórzę, jak wdzięczni jesteśmy naszemu Panu, że on to uczynił. Er hat sich gegeben, um uns den Himmel zu erkaufen. On się dał, aby nam wykupić niebo. Und wer den Herrn Jesus im Glauben annimmt, der hat seinen Platz im Himmel sicher. I ten, kto wierzy w Pana Jezusa albo przyjmuje Pana Jezusa w wierze, ten ma miejsce w niebie zapewnione. Pewne to jest. Jego imię jest zapisane w niebie. I mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy tego pewni, że nasze imiona są w niebie zapisane. Aber wenn wir jetzt diese sieben Stellen anschauen, dann werden wir sehen, dass das auch mit einer praktischen eine praktische Beziehung zu unserem Leben hat. Ale ma to, mam na, myślę, że to też ma praktyczny związek w naszym życiu, czy odnosi się do naszego życia w sposób praktyczny. Paulus macht das übrigens oft. Poza tym tak Paweł to często tak czyni. Er verbindet unsere Erlösung oft mit unserem Weg hier auf dieser Erde. Paweł często łączy nasze zbawienie z naszą drogą tutaj na tej ziemi. Ich nenne euch nur mal ein Beispiel. Tylko jeden przykład chciałbym podać. Lies mal den letzten Vers von 1. Korinther 6. 1. Koryntian 6, ostatni wiersz. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wir sind erkauft worden um einen Preis, das ist das Blut des Herrn Jesus, sein Leben. Jesteśmy wykupieni za cenę, to jest ta krew Pana Jezusa. Und jetzt in unserem Leben sollen wir Gott verherrlichen. I teraz w naszym życiu mamy, powinniśmy Boga wysławiać. In Galater 1 haben wir gelesen, dass der Herr Jesus sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Galatian 1 czytaliśmy, czwarty wiersz, wydał samego siebie za grzechy nasze. Und er hat das getan, um uns herauszunehmen aus der gegenwärtigen bösen Welt. I uczynił to, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Steht bei euch Welt oder Zeitlauf? Zeitlauf. Zeitlauf, gut. Ist auch besser. Als Christen leben wir, nein, ich muss es anders ausdrücken, als Christen sind wir Teil dieses Zeitlaufs. Jako chrześcijanie jesteśmy częścią tego biegu życia, tego wieku. Was bedeutet Zeitlauf? Co oznacza ten wiek, ten bieg? Zeitlauf ist die Art und Weise, wie diese Welt funktioniert. Ten wiek określa nam sposób, w jaki ten świat funkcjonuje. Die Prinzipien, nach denen diese Welt organisiert ist, unter der Führung Satans, das ist Zeitgeist. To jest te zasady, według których ten świat jest jak gdyby zorganizowany pod rządami szatana. Die Menschen sind von diesem Zeitgeist völlig eingenommen. I ludzie, czy ludzkość, jest całkowicie pochłonięta tym biegiem życia. Und auch wir Christen stehen in Gefahr, uns diesem Zeitgeist anzupassen. I my, chrześcijanie, jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że dopasujemy się do tego. Wir schlagen mal Römer 12 auf. Rzymian 12 otwórzmy. Und Vers 2. Drugi wiersz. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Steht da auch Zeitgeist bei euch? Hier Welt. Also das, das Wort Welt ist das gleiche wie in Galater 1 Zeitgeist. W greckim to słowo, które tu jest użyte do tego świata, to jest tutaj to słowo dokładnie to same, jak co mamy w Galacjan do tego wieku złego. Czyli jakby do tego biegu, ten duch czasu, tego ducha czasu. Die Aussage in Römer 12 ist, dass der Zeitgeist uns nicht prägen soll.
W Rzymian 12 sensem tego wiersza jest, że ten duch tego świata, tego czasu nie powinien nas cechować. A gdy jeszcze na chwilę przejdziemy do listu do Tytusa, kapitel 2, drugi rozdział, Titus 2, da lesen wir in Vers 11, Vers 12, dass wir besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Mhm. I tutaj czytamy w 12 wierszu: i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Also, als Christen leben wir in der Welt. A więc, jako chrześcijanie żyjemy w tym świecie, aber wir sind nicht von der Welt. Ale nie jesteśmy z tego świata. Wir bekommen den gegenwärtigen Zeitlauf mit. Jakby żyjemy w tym biegu tego czasu, w duchu tego czasu świata. Und wir werden davon beeinflusst. I ma to na nas jakiś wpływ. Aber wir gehören nicht mehr dazu. Ale nie jesteśmy częścią tego. Der Jesus hat uns herausgenommen aus dem gegenwärtigen Zeitlauf. Bo Pan wziął, wyciągnął nas, wyrwał nas z tego biegu życia tego świata. Mit anderen Worten, wir müssen nicht mehr so leben wie die Menschen dieser Welt leben. Innymi słowy, nie musimy żyć tak jak ludzie tego świata. Leider können wir das noch. Niestety możemy tak żyć. Aber aufgrund des Werkes des Herrn Jesus müssen wir es nicht mehr. Ale na podstawie dzieła Pana Jezusa nie musimy wcale tak żyć. Wir müssen uns nicht von dieser Welt, von dem Zeitgeist beeinflussen lassen. Nie musimy pozwolić, aby ten bieg albo aby ten duch tego świata wpływał na nas. Wir gleichen Fischen, die gegen den Strom schwimmen können. I możemy się przyrównać do ryb, które potrafią płynąć pod prąd. Wisst ihr, ein toter Fisch, der kann nur mit dem Strom schwimmen. Martwa ryba płynie tylko z prądem. Aber ein lebendiger Fisch, der kann gegen den Strom schwimmen. Ale żywa ryba potrafi płynąć pod prąd. Und durch das Werk des Herrn Jesus sind wir lebendige Fische geworden. A przez dzieło Pana Jezusa staliśmy się tymi żywymi rybami. Wir müssen uns nicht mehr von dem Zeitgeist beeinflussen lassen. Nie musimy pozwalać, by ten świat miał na nas wpływ. Um also ein paar Punkte, die den Zeitgeist unserer Mitmenschen prägen heutzutage. Tylko kilka punktów wymieńmy teraz, które charakteryzują ten duch, tego ducha, tego świata. Viele Menschen sind vom Egoismus geprägt. Wielu ludzi zachowuje się egoistycznie. Hauptsache mir geht's gut. Najważniejsze, abym to ja się dobrze miał. Ellenbogen und alle an die Seite drücken. Rozpychanie się łokciami, bylebym ja parł do przodu. Das kennen wir doch im Berufsleben, oder nicht? To jest tak bardzo znane, widziane w życiu zawodowym. Drugi punkt. Vergnügungssucht. Szukanie przyjemności. Die Menschen wollen Spaß haben. Ludzie chcą się bawić. Egal wie, wir sind eine Spaßgesellschaft geworden. Obojętnie w jaki sposób staliśmy się takim społeczeństwem szukającym dobrej zabawy. Müssen wir da mitmachen? Czy my też musimy się temu poddać? Noch ein dritter Punkt, das ganze Sexualleben der Menschen. Trzeci jeszcze jeden punkt, całe życie seksualne ludzi. Ich weiß, in Deutschland ist das noch schlimmer als in Polen. Wiem, jestem świadomy, że u nas w Niemczech jest to jeszcze gorzej niż u was w Polsce. Aber ihr kennt diese Diskussion auch. Ale też z pewnością znacie te dyskusje. Wir müssen aufpassen, dass wir davon nicht beeinflusst werden. Musimy uważać, abyśmy nie dali się temu pochłonąć w tej dyskusji. Das Werk des Herrn Jesus macht uns fähig, uns nicht von dem Zeitgeist beeinflussen zu lassen. Dzieło Pana Jezusa pozwala nam albo uzdalnia nas do tego, abyśmy nie poddali się temu światu, aby żyć tak, jak On chce. Wir kommen zur zweiten Stelle, Galater 2, Vers 20. Drugie miejsce, Galatian 2, 20. Da sagt Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paweł tutaj mówi, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Und dann fügt er hinzu, was ich jetzt lebe, lebe ich durch Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zuerst mal diese ganz persönliche Ausdrucksweise hier in diesem Vers, die fällt auf. Pierwsze, co nam wpada w oko, to ten mówienie Pawła w pierwszej osobie. Paul
Paulus sagt hier, der Sohn Gottes hat mich geliebt. Paweł mówi: Syn Boży umiłował mnie. Da können wir jetzt jeder unseren Namen einsetzen. I tutaj każdy z nas może wstawić swoje imię. Der Sohn Gottes, das zeigt die ganze Größe. Syn Boży pokazuje nam tą wielkość. Der hat mich geliebt, dich geliebt. Umiłował mnie, ciebie. Wer sind wir denn? Kim my jesteśmy? Staub, nichts. Pyłem, niczym. Aber Paulus sagt, der Sohn Gottes. Ale Paweł mówi: Syn Boży. Er hat mich geliebt. Mnie umiłował. Ist ein bewegender Vers. To jest bardzo wzruszający czy poruszający wiersz. Und hier wird uns das Motiv angegeben, warum der Herr Jesus sich gegeben hat. I tu jest podany ten motyw, dlaczego Pan Jezus się wydał. Es war seine Liebe zu jedem einzelnen von uns. To była jego miłość do każdego z nas, jego osobista miłość. Wir haben vorhin daran gedacht, wie der Heiland in den drei Stunden der Finsternis zur Sünde gemacht wurde. Przed chwilą myśleliśmy o tym, jak Zbawiciel w trzech godzinach ciemności stał się grzechem. Und jetzt lernen wir hier, das hat er aus Liebe für mich, für dich getan. I teraz możemy widzieć, że on to uczynił z miłości dla mnie i dla ciebie. Wenn ich der einzige wäre, der das Werk des Herrn Jesus angenommen hätte, der Heiland hätte sich hingegeben. Gdybym ja był tylko jednym jedynym człowiekiem na tej ziemi, który przyjąłby dzieło Pana Jezusa, to Pan Jezus i tak wydałby się za mnie jedynego. Aber wieder sehen wir, wie Paulus das hier ganz praktisch verbindet. Ale widzimy też, jak Paweł to w sposób praktyczny łączy. Er sagt, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. I mówi: teraz moje życie jest życiem w wierze. Im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich hingegeben hat. W wierze w Syna Bożego, który wydał samego siebie za mnie. Paulus sagt hier nicht, ich werde einmal im Haus des Vaters leben, durch den, der sich für mich hingegeben hat. Paweł nie mówi tutaj, że kiedyś będę żył w domu Ojca przez Syna Bożego, który się za mnie dał. Das ist natürlich so. Oczywiście, to też jest prawda. Aber Paulus sagt, was ich jetzt lebe. Ale Paweł mówi: życie moje obecne. Also hier und heute. A więc tu i teraz. Das lebe ich im Glauben an denjenigen, der sich für mich hingegeben hat. To życie żyję w wierze w tego, który mnie umiłował i wydał siebie za mnie. Im Alten Testament steht der Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. W Starym Testamencie jest to zdanie: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Im Propheten Habakuk steht das. W Habakuku. Das wird im Neuen Testament dreimal zitiert. W Nowym Testamencie jest to trzy razy cytowane. Im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief. W Rzymian, Galacjan i Hebrajczyków. Und jedes Mal liegt der Schwerpunkt etwas anders. I za każdym razem ten punkt ciężkości jest położony na coś innego. Es ist der Gerechte, der aus Glauben lebt. To jest ten sprawiedliwy, który z wiary żyje. Das ist eine Frage der Rechtfertigung. To jest to pytanie usprawiedliwienia. Es ist der Gerechte, der aus Glauben lebt. To jest sprawiedliwy, który z wiary żyje. Das ist eine Frage des Mittels, durch das wir zum Glauben kommen. Tu jest pytanie środka, dzięki któremu. Das Mittel, durch das wir zum Heil kommen. Środka, przez który otrzymujemy zbawienie. Und dann gibt es die dritte Betonung: der Gerechte wird aus Glauben leben. I trzecie podkreślenie: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli że będzie to życie będzie z wiary. Das ist das, was Paulus hier in Galater 2:20 vor Augen hat. I to jest to, co Paweł ma tutaj na myśli w Galacjan 2:20. Der Glaube ist das Lebensprinzip des geretteten Menschen. Wiara jest zasadą życia wyratowanego człowieka. Was bedeutet das konkret im Glauben leben? Co oznacza konkretnie żyć w wierze? Das bedeutet ganz konkret, dass wir unsere Hand auf alle Zusagen Gottes legen und sagen, das stimmt. To oznacza, że na wszystkie wypowiedzi Boże my podpisujemy się pod tym i mówimy: tak, to się wszystko zgadza, tak to jest. Wisst ihr, Glaube hat es mit der unsichtbaren Welt zu tun. Wiecie, wiara ma do czynienia z tym niewidzialnym światem. Hat einer von euch den Herrn Jesus schon mal gesehen? Czy ktoś z was widział już Pana Jezusa? Ich meine jetzt mit den leiblichen Augen. Mam na myśli swoimi tymi naturalnymi oczami? Natürlich nicht. Oczywiście, że nie. Und trotzdem sagt Petrus, wir lieben ihn. A jednak Piotr mówi: miłujemy go. Wie das denn? Eine Person, die wir noch nie gesehen haben, die lieben wir? Jak możemy miłować osobę, której nigdy nie widzieliśmy? Ja, weil diese Person real existiert.
Tak, ponieważ ta osoba realnie egzystuje, czy jest. Und weil wir im Glauben mit dieser Person verbunden sind. I ponieważ w wierze z tą osobą jesteśmy połączeni, powiązani. Der Jesus existiert real, obwohl wir ihn nicht sehen. Pan Jezus istnieje realnie, mimo tego, że go nie widzimy. Und wir vertrauen allem, was er gesagt hat. I ufamy wszystkiemu, co on powiedział. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, wir leben nicht durch Schauen, nicht durch die Augen, sondern durch Glauben. I Paweł mówi w jednym miejscu, wierzymy nie przez patrzenie, ale przez wiarę. Dieser Glaube soll unser Leben jetzt kennzeichnen. I ta wiara ma cechować nasze życie. Der Jesus hat sich für uns hingegeben. Pan Jezus wydał, czy dał siebie za nas. Und er verdient es, dass wir ihm jetzt volles Vertrauen schenken. I on zasługuje na to, abyśmy w pełni mu zaufali. Die Bibel, anders, der Herr Jesus gibt uns in der Bibel so viele Zusagen. Pan Jezus w Biblii daje nam tak wiele zapewnień. Und auf jede Zusage können wir unsere Hand legen und sagen, das stimmt. I na każdą tą wypowiedź możemy powiedzieć, tak, to się zgadza. Ich nehme nur mal eine als Beispiel. Tylko jeden przykład. Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata, aż do dopełnienia dni. Was immer passiert hier auf dieser Erde, der Herr Jesus ist da. Cokolwiek by się na tej ziemi nie działo, Pan Jezus jest przy nas, jest z nami. Er ist bei uns. Jest u nas, z nami. Er verlässt uns nicht. On nas nie zostawi. Darauf vertrauen wir. Ufamy, wierzymy w to. Und wenn wir das tun, dann leben wir durch Glauben. A jeśli tak jest, to wtedy żyjemy przez wiarę. Der Glaube wird einmal durch Schauen ersetzt. Wiara będzie zastąpiona kiedyś przez oglądanie. Aber noch leben wir im Glauben. Ale jeszcze żyjemy w wierze. Dann dritte Stelle, Epheser 5. Trzecie miejsce, Efezjan 5. Da haben wir gelesen in Vers 1 und 2, nein, in Vers, ja doch, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Tu czytaliśmy, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas. Und dann fügt Paulus hinzu, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Ich fange mal hinten an. Zacznę od tyłu. Der Jesus hat sich nicht nur für uns hingegeben. Pan Jezus dał się nie tylko za nas, sondern er hat sich auch für Gott hingegeben. Ale i również dla Boga. Das vergessen wir manchmal. O tym czasami zapominamy. Auch als Christen sind wir leider oft ziemlich egoistisch. Jako chrześcijanie niestety często albo czasem bywamy dość egoistyczni. Wir lesen etwas in der Bibel und denken sofort, was bedeutet das für uns? Czytamy coś w Biblii i często myślimy sobie, co to dla nas znaczy. Natürlich ist die Frage nicht falsch, ganz und gar nicht. Oczywiście, takie pytanie samo w sobie nie jest złe. Aber der Jesus hat nicht nur etwas für uns getan. Ale Pan Jezus uczynił nie tylko coś dla nas. Er hat zuallererst mal etwas für Gott getan. Na pierwszym miejscu uczynił coś dla Boga. Er hat sich für Gott gegeben als Darbringung und Schlachtopfer. On dał się Bogu jako dar i ofiarę całopalną. Das Wort Darbringung hat die Bedeutung Speisopfer. To słowo dar to oznacza tą ofiarę z pokarmów. Das lässt uns an das Leben des Herrn Jesus denken. Tu mamy, możemy rozpatrywać życie Pana Jezusa. Und das Wort Schlachtopfer hat natürlich mit seinem Werk am Kreuz zu tun. I ofiarę w niemieckim jest dodane ofiara całopalna, wskazuje nam na dzieło na krzyżu. Also die Hingabe des Herrn Jesus war auch und sogar in erster Linie für Gott. Das sollten wir nicht vergessen. A więc to oddanie się czy wydanie się Pana Jezusa w pierwszej linii było dla Boga i o tym nigdy nie zapominajmy. Aber jetzt wieder der ganz praktische Zusammenhang, in dem Paulus das hier sagt. Ale teraz jeszcze to praktyczne okoliczności, w jakich Paweł to mówi. Er sagt in Vers 1: Ihr seid Kinder Gottes. W pierwszym wierszu Paweł mówi, jesteście dziećmi. Jetzt verhaltet euch bitte so, wie euer Vater sich verhält.
Zachowujcie się więc jako dzieci tak, jak się zachowuje wasz ojciec. Ihr seid aus Gott geboren. Narodziliście się z Boga. Gott ist Liebe. Bóg jest miłością. Also bitte wandelt jetzt in Liebe. A więc proszę, chodźcie teraz w miłości. Übrigens in Vers 8 kommt der zweite Wesenszug Gottes hinzu. A poza tym w 8. wierszu jest druga cecha Boża. Da lesen wir, wandelt als Kinder des Lichts. Postępujcie jako dzieci światłości. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Bóg jest światłością i miłością. Und Menschen, die aus Gott geboren sind, haben Gottes Natur. A ludzie, którzy są z Boga narodzeni, mają Bożą naturę. Und das soll in unserem Leben sichtbar werden. I to ma być widzialne w naszym życiu. Wandelt in Liebe. Chodźcie w miłości. Und jetzt wird uns der Maßstab gezeigt. I teraz mamy wzór podany. Wandelt so in Liebe, wie der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Chodźcie w miłości tak, jak Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za was. Da sehen wir, wie die Hingabe des Herrn Jesus direkt mit unserem Verhalten verbunden ist. Tutaj widzimy, jak dar Pana Jezusa, jak wydanie się Pana Jezusa połączone jest z naszym zachowaniem. Steht da bei euch auch wandeln oder steht da verhalten? Wandeln. Wandeln. Gebraucht ihr das Wort im Alltag? Wandel, der Wandel, von dem wir hier lesen, ist unsere Lebensart, die Art und Weise, wie wir leben. Chodźcie w miłości, to jest połączone, czy pokazuje nam, wskazuje nam na nasze codzienne życie. Also, was wir sagen, co mówimy, was wir hören, co, czego słuchamy, was wir tun, co czynimy, wohin wir gehen, dokąd idziemy, das alles ist Wandel. To jest to, to nasze chodzenie. Und dieses Verhalten soll durch Liebe geprägt sein. I to chodzenie ma być nacechowane miłością. I doskonałym przykładem tego jest miłość Pana Jezusa. Jest jasnym też, że tego wzorca nigdy nie osiągniemy. A jednak Bóg daje nam ten wzór. I mówi, patrzcie na Golgotę. Spójrzcie, jak Pan Jezus was umiłował. Und davon spiegelt jetzt in eurem Leben etwas wider. I odwzorujcie co nieco z tego w waszym życiu. Wisst ihr, das Kreuz von Golgatha ist nicht nur, dass wir dahin schauen, um dankbar zu sein für unsere Errettung. Krzyż na Golgocie jest nie tylko po to, abyśmy byli wdzięczni za nasze zbawienie. Das ist es unbedingt und wir bewundern unseren Herrn in seiner Hingabe. Z jednej strony jest tak i podziwiamy Pana za to. Aber das soll hier eine direkte Auswirkung in unser Leben hinein haben. Ale to też ma być mieć odwzorowanie w naszym życiu. Verhaltet euch wie sich geliebte Kinder Gottes verhalten. Zachowujcie się tak, jak powinny się zachowywać umiłowane dzieci Boże. Das ist die Botschaft dieser Aussage hier. To jest to poselstwo tej tych wierszy. Dann haben wir im gleichen Kapitel Vers 25 gelesen. I w tym samym rozdziale 25 wiersz czytaliśmy. Und da werden wir Männer angesprochen. Tu jest mowa do nas, do mężczyzn. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Natürlich lernen wir hier zuerst einmal, welch einen hohen Wert die Versammlung für Christus hat. Oczywiście, najpierw uczymy się tego, jak wielką wartość ma zgromadzenie dla Chrystusa. Er hat sich selbst für die Versammlung gegeben. On sam siebie wydał za zgromadzenie. In Matthäus 13 haben wir den reichen Kaufmann, der alles verkauft, was er hat. W Mateusza 13 mamy tego kupca, który wszystko sprzedaje, co ma. Und das ist natürlich auch der Jesus. I oczywiście to też jest Pan Jezus. Er hat alles aufgegeben, alle Rechte aufgegeben, die er hatte. On oddał, on odłożył wszystkie prawa, które posiadał. Er war reich und ist um unseren Willen arm geworden. On był bogaty i z naszego powodu stał się biedny. Aber es war mehr. Ale coś więcej jeszcze. Er hat nicht nur alles gegeben, was er hatte, sondern er hat sich selbst gegeben. On nie tylko dał wszystko, co miał, ale dał samego siebie. Und zwar für die Versammlung. Mianowicie za zgromadzenie. Nicht nur für mich. Nie tylko za mnie. Galater 2:20. Galacjan 2:20. Nicht nur für uns, Epheser 2:20. Nie tylko za nas, Efezjan 2:20. Sondern auch für die Versammlung, Epheser 5:25. Ale też za zgromadzenie, Efezjan 5:25.
Aber jetzt sehen wir, wie Paulus das hier wieder in einen ganz praktischen Zusammenhang stellt. Ale też widzimy, jak Paweł przedstawia to w bardzo praktyczny sposób. Der ganze Abschnitt ab Vers 22 bis zum Ende hat zwei Gleise. Ten cały urywek od 22 wiersza do końca rozdziału ma jakby dwa tory. Einmal das Verhältnis Christus zu seiner Versammlung. Z jednej strony Chrystus i jego zgromadzenie. Und direkt parallel das andere Gleis Mann und Frau in der Ehe. A z drugiej strony równolegle mąż i żona w małżeństwie. Und hier sind jetzt wir Männer gefragt. I tutaj jest mowa do nas mężów. Paulus spricht uns Männer ganz direkt an. Paweł mówi do nas mężów. Ihr Männer, sagt er, dobitnie, wy mężowie, liebt eure Frauen, wie der Christus die Versammlung geliebt hat. Miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół, czy zgromadzenie. Die Frauen dürfen jetzt ruhig weiter zuhören. Żony oczywiście mogą spokojnie dalej słuchać, aber die Botschaft gilt hier zuerst mal uns Männern. Ale to poselstwo skierowane jest najpierw do nas, do mężów. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Mężowie, miłujcie żony swoje. Das wird uns mindestens dreimal im Neuen Testament gesagt. Co najmniej trzy razy w Nowym Testamencie jest nam to powiedziane. Ich mach mal eben eine kleine Klammer auf. I teraz w nawiasie chciałbym coś dodać. Mit die lieben Schwestern nicht ganz ungeschoren davonkommen. Aby nasze siostry tak swobodnie przez to nie przeszły, jakby, że to do nich ich to nie dotyczy. Den Frauen wird mindestens dreimal gesagt, seid euren Männern untergeordnet. Żoną jest co najmniej trzykrotnie w Nowym Testamencie powiedziane, bądźcie uległe mężom waszym. Warum betont das Neue Testament diese beiden Seiten wohl so deutlich? Dlaczego te dwie strony w Nowym Testamencie są tak dobitnie i dokładnie podkreślone? Es hat einen ganz einfachen Grund. Bardzo prosto. Uns Männern fällt es schwer, unsere Frauen zu lieben. My, mężowie, ciężko jest albo ciężko nam jest miłować nasze żony. Und unseren Frauen fällt es im Allgemeinen schwerer, sich den Männern unterzuordnen. A naszym żonom ciężko jest podporządkować czy być uległym swoim mężom. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum das so deutlich unterstrichen wird. Ale jest jeszcze drugi powód, dlaczego to jest tak dobitnie podkreślone. Ihr Männer, my, mężowie, wissen wir, was das Hauptbedürfnis unserer Frau ist? Czy wiemy, jakie są potrzeby naszych żon? Ich darf ja die Frauen jetzt nicht fragen, sonst würde ich das mal machen. Nie mogę teraz pytać kobiet, bo die Frauen würden sagen, dass unser Hauptbedürfnis ist, dass wir geliebt werden. Bo z pewnością żony by powiedziały, najbardziej potrzebujemy tego, by nas mężowie miłowali. Und deshalb wird uns Männern das dreimal mindestens gesagt. I dlatego nam mężom jest to co najmniej trzykrotnie powiedziane. Unsere Ehefrauen möchten geliebt werden. Nasze żony chcą być miłowane. Und deshalb wird uns das hier so deutlich gesagt. I dlatego tak w tak dobitny sposób jest to do nas skierowane. Vielleicht sagt jetzt jemand hier, ist ja logisch, ich hasse doch meine Frau nicht. Może ktoś by powiedział, to jest logiczne, przecież nie nienawidzę mojej żony. Ich hoffe nicht, dass hier ein Mann seine Frau hasst. Mam nadzieję, że nie ma żadnego męża, który by nienawidził swoją żonę. Es gibt es übrigens in der Bibel auch. Tak poza tym, to też jest o tym mowa w Biblii. Aber das unterstelle ich überhaupt niemanden. Ale nie przypisuję tego nikomu. Aber es gibt noch ein anderes Gegenstück zur Liebe. Liebe und Hass ist ein Gegenstück. Ale jest jeszcze jeden taki przymiot, albo jedna rzecz w miłości, bo miłość i nienawiść są sobie przeciwstawne. Das andere Paar ist Liebe und Gleichgültigkeit. Ale innym przeciwstawieństwem jest też miłość i obojętność. Und da wird das Thema natürlich für uns schon deutlich praktischer. I w tym momencie już ten temat zaczyna być dla nas praktyczny. Unsere Frauen sind auf dieser Erde, wenn wir verheiratet sind, das Liebste, was wir haben sollten. Jeśli jesteśmy żonaci, to nasze żony na tej ziemi są czymś, co najbardziej miłują. Kimś, kogo najbardziej miłujemy, największym obiektem miłości dla nas. Ich habe gesagt, auf dieser Erde. Podkreśliłem to na tej ziemi. Natürlich, die Beziehung zum Herrn steht an erster Stelle. Oczywiście ta nasza społeczność, relacja z Panem jest na pierwszym miejscu. Aber das ist eine Beziehung von der Erde zum Himmel. Ale to jest ta społeczność Ziemia-Niebo. Also vertikal. A więc pionowa. Und ich meinte jetzt horizontal. A teraz określmy to tak, że mówię o tej rzeczy, czy o tym fakcie poziomym, czy tutaj obszarze ziemskim. Lieber Ehemann,
horizontal ist deine Frau das Liebste, was du haben solltest. Drogi, czyż drogi mężu, jeśli chodzi o ten obszar ziemski, twoja żona jest tym, co najbardziej miłujesz, powinieneś miłować. Nicht dein Beruf, auch nicht dein Hobby. Nie twój zawód i również nie twoje hobby. Sondern deine Frau. Ale twoja żona. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Und wieder wird die Hingabe des Herrn Jesus in den Tod als Maßstab gezeigt. I znowu oddanie czy wydanie Pana Jezusa w śmierć jest jako wzór przedstawione. Und wieder ist der Maßstab sehr hoch. I znowu ten wzór jest bardzo wysoko. Wysoka ta poprzeczka jest. Wir erreichen diesen Maßstab nicht. Nigdy nie osiągniemy tego wzorca. Aber Gott gibt uns keinen niedrigeren Maßstab. Ale Bóg nie daje nam żadnego mniejszego wzorca. Und um das Thema abzuschließen, wie zeigt sich denn unsere Liebe zu unseren Frauen? I aby zamknąć temat, w jaki sposób okazuje się miłość do naszych żon? Nicht nur dadurch, dass wir es ihnen sagen. Nie tylko przez to, że im będziemy mówić, że je miłujemy. Wir können es ihnen ruhig sagen. Oczywiście, możemy im to spokojnie mówić. Und wahrscheinlich gar nicht oft genug. A prawdopodobnie nigdy nie za często jest, im to mówimy. Aber Worte genügen nicht aus. Ale słowa to nie wszystko. Wir müssen es unter Beweis stellen. Ale musimy im to udowodnić. Und Liebe stellt man durch Hingabe unter Beweis. A miłość można udowodnić poprzez oddanie. Durch die Bereitschaft zu verzichten. Być gotowym, by czegoś zaniechać, by coś poświęcić. Der Jesus hat auf alles verzichtet. Pan Jezus poświęcił wszystko. Er hat sich selbst gegeben. On samego siebie dał. So weit ging seine Liebe. Tak daleko poszła jego miłość. Und das ist der Maßstab. I to jest ten wzór. Ich weiß, dass ich an diesen Maßstab niemals herankomme. Ja wiem, jestem tego świadomy, że nigdy nie osiągnę tego wzorca. Und trotzdem sollten wir uns deshalb nicht entmutigen lassen. A jednak mimo tego nie powinniśmy się zniechęcać. Über das Thema könnten wir lange sprechen. Na ten temat poza tym moglibyśmy godzinami mówić. Wir gehen zum ersten Timotheusbrief. Pierwszy list do Tymoteusza. Kapitel 2. Drugi rozdział. Im ersten Timotheusbrief finden wir Gott als Heiland Gott. Tutaj mamy Boga jako tego Boga Zbawiciela. Und in Kapitel 2 spricht Paulus von den Gebeten. W drugim rozdziale Paweł mówi o modlitwach. Und dann sagt er, das ist gut und angenehm vor dem Heiland Gott. I mówi poza tym, że to jest dobre i przyjemne dla Boga Zbawiciela. Dieser Heiland Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ten Bóg Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Und er hat die Voraussetzung geschaffen dazu, dass das möglich ist. I on umożliwił albo dał takie możliwości, aby to mogło się urzeczywistnić. Er hat einen Mittler, einen Mittelsmann gegeben. Dał pośrednika. Dieser Mittelsmann, dieser Mittler ist der Mensch Jesus Christus. Tym pośrednikiem jest ten człowiek Jezus Chrystus. Und dieser Jesus Christus hat sich selbst zum Lösegeld für alle gegeben. I ten Jezus Chrystus dał siebie samego jako okup za wszystkich. Steht da für alle bei euch? Oder für viele? Für alle. Für alle, gut. Jetzt gehen wir mal kurz zu Markus Evangelium, Kapitel 10. Krótko do Ewangelii Marka, 10 rozdział. Und lesen den Schlüsselvers zum ganzen Evangelium, Markus 10, Vers 45. Marek 10:45 to jest ten, tak można by określić ten wiersz jako wiersz klucz do tej Ewangelii Marka. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Ja. Ihr merkt den Unterschied. 1. Timotheus 2, Lösegeld für alle. Zauważyliście z pewnością różnicę. Markus, tu w pierwszym Tymoteusza mieliśmy złożył samego siebie jako okup za wszystkich. Markus Evangelium, Lösegeld für viele. Ewangelia Marka, okup za wielu. Ist das ein Widerspruch? Czy to jest coś sobie przeciwstawnego? Nein. Nie. Beides ist wahr. Obie te rzeczy są prawdziwe. Lösegeld für alle bedeutet Sühnung.
Okup za wszystkich oznacza ubłaganie. Der Jesus hat sich gegeben und alle Menschen können kommen. Pan Jezus dał samego siebie i każdy człowiek, wszyscy ludzie mogą przyjść. Das ist die offene Tür, die wir auch in Lukas 23 gefunden haben. To są te otwarte drzwi, które widzieliśmy w Łukasza 23. Die Tür ist offen für jeden Menschen, der kommen möchte. Te drzwi są otwarte dla każdego człowieka, który chce przyjść. Für alle ist bezahlt worden. Za wszystkich Pan zapłacił. Aber jeder muss kommen. Ale ten każdy musi przyjść. Und das Werk des Herrn Jesus wird nur für diejenigen wirksam, die das Werk des Herrn Jesus auch annehmen. I to dzieło Pana Jezusa będzie działało tylko dla tych, którzy je przyjmą. Lösegeld für viele ist Stellvertretung. Okup za wszystkich to jest to zastępstwo. Za okup za wielu to jest to zastępstwo. Also hier in 1. Timotheus sagt Paulus, das Lösegeld ist bezahlt. A więc w 1. Tymoteusza Paweł mówi, że ten okup jest zapłacony. Der Herr Jesus hat sich selbst gegeben als Lösegeld. Pan Jezus samego siebie złożył jako okup. Das Lösegeld ist sein Blut, sagt uns 1. Petrus. 1. Piotra mówi, że tym okupem jest jego krew. Und das Blut steht für das Leben des Herrn Jesus. A krew pokazuje nam życie Pana Jezusa. Aber jetzt verbindet Paulus das wieder mit einer praktischen Sache hier in 1. Timotheus 2. I znowu Paweł łączy to z praktyczną rzeczą w 1. Tymoteusza 2. Er sagt in Vers 6, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Aby o tym świadczono we właściwym czasie. Die Zeit, von der Paulus hier spricht, ist die Gnadenzeit. Ten czas, o którym Paweł tutaj mówi, to jest czas łaski. Und Paulus war der erste, der im weitesten Sinne jedenfalls diese Botschaft zu den Nationen gebracht hat. I Paweł był pierwszym, który w tak obszerny sposób to skierował do pogan, do narodów. Paulus lebt nicht mehr. Paweł już nie żyje. Er war ein auserwähltes Werkzeug. Był wybranym narzędziem. Aber wir sind jetzt in seinen Fußspuren. Ale my jesteśmy teraz w jego śladach. Woher sollen denn die Menschen wissen, dass die Tür zum Heil offen steht? Skąd ludzie mają wiedzieć, że te drzwi do zbawienia są otwarte? Woher sollen die Menschen wissen, dass das Lösegeld bezahlt worden ist? Skąd mają wiedzieć, że ten okup jest zapłacony, złożony? Im Römerbrief sagt Paulus, wie sollen die Menschen denn glauben, wenn es ihnen keiner sagt? Wie sollen sie hören, wenn es ihnen keiner sagt? Rzymian Paweł mówi, jak mają słyszeć, jak im nikt nie mówi? Der Jesus hat sich selbst für uns gegeben. Pan Jezus sam siebie za nas dał. Und wir sagen danke, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. I my możemy powiedzieć dziękujemy ci, Panie Jezu, że ty to uczyniłeś. Aber das ist nicht alles. Ale to nie wszystko. Wir tragen diese Botschaft auch weiter. My to poselstwo chcemy zanieść dalej. Durch unser Verhalten, durch unsere Worte. Przez nasze zachowanie, przez nasze słowa. Paulus spricht hier von einem Zeugnis. Paweł mówi tutaj o świadectwie. Ein Zeugnis sind wir durch die Art und Weise, wie wir leben und durch die Worte, die wir reden. Świadectwem jesteśmy przez to, w jaki sposób na tym świecie żyjemy i co mówimy. Also wir sehen hier wird das Werk des Herrn Jesus verbunden mit dem Zeugnis, das wir jetzt ablegen davon. A więc jest to dzieło Pana Jezusa jest połączone z naszym świadectwem, w jaki sposób my tutaj świadczymy, żyjemy. Also wieder eine ganz praktische Angelegenheit. A więc znowu praktyczna sposobność. Im Himmel müssen wir davon kein Zeugnis mehr ablegen. W niebie nie będziemy musieli składać już więcej żadnego świadectwa. Aber jetzt in der Welt, in der wir leben, sind wir Lichter. Ale w tym świecie, w którym żyjemy, jesteśmy tymi świecznikami, tymi światełkami. Wir gehen zur nächsten, sechsten Stelle im Titusbrief. Szóste miejsce w liście do Tytusa. Im Titusbrief haben wir gefunden, dass der Herr Jesus sich selbst für uns gegeben hat, Vers 14. 14. wiersz, który dał samego siebie za nas. Und er wird hier genannt der große Gott und Heiland Jesus Christus. I tu jest wymieniony wcześniej ten wielki Bóg Zbawiciel, Chrystus Jezus. Ist ein ganz besonderer Titel des Herrn Jesus. To jest szczególny tytuł Pana Jezusa. Ich glaube, den finden wir nur hier an dieser Stelle. Myślę, że tylko w tym miejscu jest tak to, jest tak Pan określony. Er ist der große Gott und Heiland. On jest ten wielki Bóg i Zbawiciel. Wir haben gerade in 1. Timotheus 1 gelesen von dem Heiland Gott und von dem einen Mittler.
Właśnie czytaliśmy w Galacjan o tym wielkim Bogu i pośredniku. Aber hier lernen wir, dass der eine Gott und der Mittler wesensgleich sind. Ale tutaj widzimy, że ten wielki Bóg i Zbawiciel co do istoty są tym samym. Gott ist eine und doch offenbart sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Bóg jest jeden, a jednak objawia się jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Hier ist eine Beweisstelle dafür, dass der Herr Jesus Gott ist. Tu jest jedno z miejsc dowodowych, że Pan Jezus jest Bogiem. Und nicht nur Gott, sondern der große Gott und Heiland Jesus Christus. A nie tylko jako Bóg, ale ten wielki Bóg i Zbawiciel. Und dieser große Gott und Heiland Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben. I ten wielki Bóg i Zbawiciel dał samego siebie za nas. Und warum hat er das getan? Dlaczego to uczynił? Erstens, er will uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen. Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Loskaufen bedeutet erlösen. Wykupić to znaczy zbawić, wybawić. Und das setzt eine Bindung voraus. I to jest powiązane z takim połączeniem, powiązaniem. Gesetzlosigkeit ist eine Bindung. Nieprawość to jest takie swego rodzaju coś, co wiąże człowieka. Der verlorene Mensch ist ein Sklave. Zgubiony człowiek jest niewolnikiem. Und er muss erlöst werden. I musi być wykupiony. Das hat der Jesus getan. I to właśnie uczynił Pan Jezus. Aber das ist nicht alles. Ale to nie wszystko. Das zweite, was hier gesagt wird, er hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. I oczyścić sobie lud na własność. Wir waren beschmutzt durch die Sünde und mussten gereinigt werden. Byliśmy ubrudzeni grzechem i musieliśmy być umyci. Aber die Betonung liegt hier noch auf etwas anderem. Ale to podkreślenie jest jeszcze tutaj, coś innego jest podkreślone. Er wollte für sich selbst ein Eigentumsvolk haben. Sobie lud na własność. Chciał mieć coś własnego. Merkt ihr was? Zauważacie coś? Nicht für uns, sondern für sich. Nie dla nas, dla siebie. Das ist der Punkt, den wir eben schon mal hatten. To jest ten punkt, o którym już mówiliśmy. Wir denken immer gleich an uns. Bo jak się zajmujemy takimi tematami, to nasze myśli najpierw są kierowane na nas. Wir haben in Epheser 5 gesehen, dass sich für Gott gegeben hat. Ale w Efezjan 5 widzieliśmy, że on dał się Bogu. Hier lernen wir, dass der Herr Jesus etwas für sich haben wollte. Tutaj możemy się nauczyć, że Pan Jezus chciał mieć coś dla siebie. Ein Eigentumsvolk. Lud na własność, lud własny. Ein Volk, das ihm gehört, an dem er Freude hat. Lud, który do niego należy, z którego on się cieszy. Auch dafür ist der Heiland gestorben. Również i dlatego Zbawiciel zmarł. Und dieses Eigentumsvolk soll eifrig sein in guten Werken. I ten lud własny ma być gorliwy w dobrych uczynkach. Ihr erinnert euch, dass wir in der ersten Zusammenkunft gesagt haben, dass wir dem Werk des Herrn Jesus nichts hinzufügen können. Z pewnością pamiętacie, że w pierwszej godzinie mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie nic dołożyć do dzieła Pana Jezusa. Und das bleibt auch so. I tak też jest. Wir können unserer Errettung durch gute Werke nichts hinzufügen. Przez nasze dobre uczynki nie możemy nic dodać do zbawienia. Und doch ist jetzt hier von guten Werken die Rede. A jednak jest tutaj mowa o dobrych uczynkach. Aber nicht das Heil zu bekommen, ale nie, dobre uczynki nie po to, by otrzymać zbawienie, sondern weil wir ein Eigentum des Herrn Jesus sind. Ale ponieważ jesteśmy własnością Pana Jezusa. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas tue, etwas zu bekommen, to jest różnica, jeśli ja czynię coś, aby coś otrzymać, oder ob ich etwas tue aus Dankbarkeit dafür, dass ich etwas bekommen habe. Albo czynię to z wdzięczności za to, że coś otrzymałem. Und in dem zweiten Sinne spielen gute Werke eine große Rolle in unserem Leben. I w tym drugim przypadku te dobre uczynki odgrywają dużą rolę. Der Titusbrief spricht öfter von guten Werken. Bo w liście do Tytusa mamy częściej mowę o dobrych uczynkach. Es wird uns deutlich gesagt, dass wir nicht aus Werken gerettet sind. Dobitnie jest to podkreślone, że jesteśmy zbawieni nie z uczynków. Aber es wird uns auch gesagt, dass wir als gerettete Menschen jetzt eifrig sein sollen in guten Werken. Ale też jest tutaj podkreślone, że jako zbawieni ludzie mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. Und zwar aus Dankbarkeit. Mianowicie z wdzięczności.
Letzte Stelle Hebräer 9. I ostatnie miejsce Hebrajczyków 9. Wir haben in Vers 14 gelesen. 14. wiersz czytaliśmy. Dass der Herr Jesus sich durch den ewigen Geist selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Pan Jezus przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie bez skazy. Seht ihr, wieder ist der Gedanke, er hat es für Gott getan. Znowu widzicie, jest ta myśl, że uczynił to dla Boga. Und dann wird gesagt, er hat unser Gewissen gereinigt von toten Werken. Oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Und warum hat er das getan? Dlaczego to uczynił? Damit wir dem lebendigen Gott dienen. Abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wann? Kiedy? Im Himmel? W niebie? Ja. Tak. Aber nicht nur. Nie tylko, ale nie tylko. Der Zusammenhang des Hebräerbriefs macht klar, es geht um Gottesdienst jetzt hier auf dieser Erde. Ten kontekst listu do Hebrajczyków pokazuje nam, że tu jest mowa również, czy to dotyczy również naszego życia na tej ziemi. Und Gottesdienst ist hier in diesem Zusammenhang der Dienst des heiligen Priesters. A służba Boża dla Boga jest tutaj też przedstawiona jako służba kapłana. Das ist nicht der Dienst des Sklaven. To nie jest służba niewolnika, sondern das ist der Dienst der Anbetung. Ale to jest służba uwielbienia. Und das bedeutet, dass wir mit dankbaren Herzen mit dem Opfer und Werk des Herrn Jesus beschäftigt sind. A to oznacza, że z wdzięcznymi sercami zajmujemy się dziełem Pana Jezusa. Und da schließt sich der Kreis, mit dem wir begonnen haben heute Nachmittag. I tutaj to koło zamyka się, wracamy do tego punktu, od którego zaczęliśmy. Betrachtet den Herrn Jesus. Rozważcie Pana Jezusa. Hinschauend auf Jesus. Patrząc na Jezusa. Wenn wir Gott als heilige Priester dienen, jeśli Bogu służymy jako ci święci kapłani, sind wir mit dem Werk des Herrn Jesus beschäftigt. Jesteśmy zajęci, zajmujemy się dziełem Pana Jezusa. Dann schauen wir genau hin, was dort auf Golgatha geschehen ist. Wtedy spoglądamy na to, co stało się na Golgocie. Und wir tun das mit Dankbarkeit. I możemy to czynić z wdzięcznością. Wir tun das mit Lob, Preis im Herzen. I czynimy to z tym uwielbieniem w naszych sercach. Und wir tun es mit Anbetung. I czynimy to z uwielbieniem ogólnym. Und das bezieht sich nicht nur auf die Zusammenkunft zum Brotbrechen am Sonntag. I to nie dotyczy tylko naszego zejścia się w niedzielę na łamanie chleba. Ja, dann tun wir das gemeinsam. Tak, wtedy to czynimy wspólnie. Aber Gott dienen in diesem Sinne von Hebräer 9 können und sollen wir jeden Tag unseres Lebens tun. Ale w tym sensie z Hebrajczyków 9 rozdziału, by tak służyć Bogu, to możemy to czynić i powinniśmy czynić każdego dnia. Es kann eigentlich kein Tag in unserem Leben geben, wo wir nicht in Gedanken nach Golgatha gehen. W zasadzie nie powinno być dnia w naszym życiu, w którym nie pomyślelibyśmy o Golgocie. Als ich ein Kind war, hat meine Mutter mich folgendes gelehrt. Gdy byłem dzieckiem, to mama nauczyła mnie następującej rzeczy. Sie hat gesagt, vergiss an keinem Tag deines Lebens, was der Heiland für dich am Kreuz getan hat. Mówiła mi tak: nie zapominaj żadnego dnia twojego życia, co Zbawiciel dla ciebie uczynił na krzyżu. Meine Mutter ist im vergangenen Jahr heimgegangen. Moja mama w zeszłym roku odeszła do Pana. Ich habe das nie vergessen, was sie mir mit auf den Weg gegeben hat. I do dziś nie zapomniałem tego nigdy, co ona mnie jakby dała na drogę mojego życia. Ich sage nicht, dass ich das wirklich jeden Tag getan habe. Nie mówię tutaj, że każdego dnia tak czyniłem. Aber das Bemühen ist da. Ale starałem się. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen dazu. I pokrzepiajmy się wzajemnie do tego. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet. Który nie patrząc na hańbę wycierpiał krzyż. Und übrigens auch da wird das mit einer ganz praktischen Konsequenz verbunden. I to jest też połączone z praktyczną konsekwencją. Das ist Hebräer 12. Hebrajczyków 12. Damit ihr nicht in eurem Seelen müde und matt werdet. Abyście nie osłabli w waszych duszach. Herzlichen Dank.